Choć trudno w to uwierzyć, przygoda naszego dzisiejszego gościa z branżą gier ciągnie się już niemal 3 dekady. W tym czasie pisał o grach, streamował gry, promował gry, nagrywał programy o grach, prowadził eventy o grach, projektował gry, a nawet niekiedy w nie grał. Czytelnicy i czytelniczki pamiętają go jako Zoltara, w kręgach branżowych bywa znany jako Lorenzo von Mattenhorn, ale dla przyjaciół i znajomych to przede wszystkim Tadek Zieliński. Żebyś pytałeś tego Lorenzo, to ci muszę powiedzieć. Dalej jest na Facebooku, w ogóle ty generujesz jest, taki cyfrowy ślad, bo jesteś najtrudniejszym gościem do zrecherchowania dotychczas. Serio? No dlaczego? Tak. Wiesz co, nie każdy z gości prowadzi, tak skrupulatnie prowadzi Facebooka i w ogóle wszelkie kanały komunikacji. O, ja już teraz nie prowadzę, kiedyś byłem dużo bardziej zaangażowany. No, porozmawiajmy o tym. Trochę wycofany. Porozmawiajmy ale nie do końca. O tym twoim zaangażowaniu branżowym, bo rzadko kiedy jest okazja, żeby w jednym pomieszczeniu mogły sobie pogadać dwie osoby bezrobotne. No, jak znaczy jestem pół bezrobotny. No, na freelancie to nie jestem, bo nie robię żadnej roboty lancerskiej. No właśnie powiedziałem, że jestem free, całe ale życie nie ma żadnej lancerskiej roboty. Nie, całe życie byłem na freelancie przez 20 parę ładnych lat tak naprawdę, bo to było wszystko na umowę o dzieło. Głupota straszna z perspektywy. Ja zawsze powtarzam, była taka reklama jednego z dużych ubezpieczycieli o młodym Bogu, że teraz jesteś młodym Bogiem i nie zdajesz sobie sprawy z tego, co będzie za kilka lat. I, no, a propos odkładania oczywiście. No, jakiś ten, tak teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że ta umowa o dzieło to jednak nie było najbardziej rozsądne, co można było zrobić, zwłaszcza, że oczywiście nie płaciłem sobie żadnych. No ale wiesz co, myślę, że dopadnie mnie taka refleksja za 10 lat, w związku z tym boleśnie mi przypomniałeś o własnej śmiertelności. Wiem, i ta reklama jest najgorsza, bo to jest takie coś, co siedzi ci z tyłu głowy i ci tak... A? To się wydarzy. No tak, nie, to, ale od dłuższego czasu jestem już na działalności, jak każdy Polak. Jestem jednoosobową firmą i fakturuję moich kontrahentów. No, słuchaj, no, akurat dzisiaj był dobry dzień, dzisiaj się wydarzyły rzeczy, pojawiły się perspektywy, więc odpukać w niemalowane drewno. Może coś z tego się urodzić? Rozmawiamy do powiedzmy w maju. Oczywiście, jeżeli przed emisją się wydarzy, że Tadeusz Zieliński stanowisko jakieś obejmie, no to będzie wiesz, to ja też jestem tak. Ja mówię, że jestem pół bezrobotny, bo jednak cały czas zawsze był ten Polsat. Jest od 4-5 lat się z Radziem znamy, a od 4,5 robimy razem rzeczy. No i ten Polsat, no właściwie to był do wczoraj, było zamknięcie sezonu. Wczoraj? Dobrze mówię, wczoraj. Czekaj, ile będzie odcinków ostatecznie? Dzisiaj jest środa, to w poniedziałek. Już w tym momencie żeśmy nagrali chyba 156 albo 157 w 8 sezonach. Jeszcze będzie na pewno na 9 sezon na 100%, bo już mamy go klepnięty. Co dalej, to wiesz, nigdy nie wiadomo. Z programami tak zawsze jest, że nigdy nie wiesz, czy ten następny sezon, który jeszcze nie został podpisany, to będzie, czy nie będzie. Nawet takie, które mają bardzo dużą oglądalność, też nie zawsze tam wiesz. No ale tak trochę jak mówię, porozmawiamy ten Polsat był zawsze i troszeczkę mi też pomógł oczywiście w ostatnich miesiącach, które były już dosyć takie nerwowe. No i tak, teraz właśnie muszę się... Co najgorsze, bo ja nie wiem, czy tak od razu jakieś pytanie tutaj pomóc niżej, czy jeszcze mogę mówić, bo mam to jakby segue taki troszeczkę do mojego ostatniego, wiesz, słynnego, nie chcę mówić słynnego, ale jednak parę osób na niego zareagowało, postał o tym, że miałem deprę i że wychodzę z niej. To jest najgorsze w szukaniu pracy tak naprawdę, to jak masz deprę i nie czujesz, co ty masz do zaoferowania w tym momencie. Tak? Nie chodzi o to, czy masz realnie jakieś osiągnięcia, czy nie masz, bo akurat tutaj siedzą też dwie osoby z osiągnięciami, jedna ma nawet 3 jajka, więc wiesz, no, nie słabo. Żart odnosi się do Digital Dragons, na którym wyżej podpisany został zresztą przez z rąk tego człowieka nagrodzony. Tak się zdarzyło. Tak się zdarzyło. I właśnie wiesz, ten taki brak wiary w to, że jesteś w stanie poprowadzić rozmowę, tak? To jest chyba kurczę największe obciążenie właśnie przy szukaniu. Dlatego też długo mi zebrało się zebranie do tego, żeby tej pracy zacząć szukać. Więc... Wiesz co, wydaje mi się, że jesteśmy nawet w bardziej podobnej sytuacji, niż mi się początkowo zdawało. Ja w ogóle wiesz, kiedy rzucałem papierami, to miałem takie przekonanie, że kurczę, w tym stanie nie jestem w stanie być dalej efektywny, dalej wiesz, dostarczać jakości, jaką chciałbym dostarczać. I bardzo trudno jest z tego wyjść. Trudno jest z tego wyjść, ale to jest kwestia czasu, jak z wszystkim. I czasem odpowiednio dobranych leków, czasem odpowiednio dobranych terapii, czasem też wychodzenia na dwór i wiesz co, to jest... Ja nie znoszę hasła pod tytułem idź do lasu, ale realnie jak w moim życiu patrzyłem na to, jak wygląda jak wiesz, przełożenie aktywność fizyczna i wychodzenie z domu
na komfort psychiczny, to się łączy po prostu. No, jest takie powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch i ono jakkolwiek głupio brzmi, to ja zawsze byłem, zwłaszcza po tym momencie w moim życiu, kiedy dużo sportu uprawiałem, to był naprawdę moment, kiedy się czułem najlepiej psychicznie. 8 lat capoeiry i podnoć do Brazylii nawet jeździłeś. Zdarzyło się, pojechaliśmy, na, jak to się śmieje, na pielgrzymkę do centrali. Było chyba 20-lecie. Albo 25-lecie, nie pamiętam jeszcze, że miałem istnienia grupy. Grupa była w ogóle strasznie fajna, bo była przy uniwersytecie UNB, czyli Universidad de Brasília. Czyli to była grupa uniwersytecka założona, no założona tam przez jakichś tam mistrzów, nie ma, ale wtedy, kiedy ja w niej byłem, to jakby nią kierował niejaki mestre Luis Renato, który był zajebistą osobą, bo był w ogóle doktorem historii i on się doktoryzował z capoeiry i był, właśnie wykładał oczywiście z historii capoeiry na Uniwersytecie Brazylii. Więc to była grupa, która miała taki, nie chcę mówić sznyt inteligencki, ale stawiała trochę na inne rzeczy niż większość grup, czyli stawiała też bardzo na taką kulturalny rozwój, żeby poznać historię tej Brazylii, poznać historię capoeiry, żeby grać na instrumentach, śpiewać piosenki, bo to jest bardzo ważna część tego sportu, tej sztuki walki, mówię w cudzysłowie, bo to jest tak naprawdę gra. Capoeira jest grą. Jest żogodzi capoeira. Gra się. To masz przez to na myśli. W capoeirę się gra. Ale to znaczy dosłownie, w nią się gra. Okej, potrafię zrywalizować. To polega na tym, że to jest bezkontaktowa walka, czyli która właśnie jest, to jest tak na pograniczu troszeczkę tego tańca. Mówią, że to taniec ukryty, stura, absolutnie tak nie było. I Brazylijczykom, niewolnikom nie wolno było w ogóle wtedy, w ogóle wyjdzie na historię capoeira, ale spoko. Nie wolno było wtedy żadnych aktywności kulturalnych przejawiać, więc nie wolno było, wiesz, ich dzielili w ogóle, wrzucali do różnych quilombos, czyli do różnych, dobrze mówię, quilombos to było jeszcze co innego, przepraszam, do różnych tych, jakby dzielono ich plemionami, rozdzielano pomiędzy różne plantacje, żeby oni nie mogli się mieszać ze sobą, żeby mówili w różnych językach, zakazywano im tańczyć, zakazywano im śpiewać. Capoeira była językiem capoeira, rozumiem, jakimś. Nie, capoeira powstała, to znowu to jest strasznie długa historia, long story short, na końcu, żeby wrócić do tej gry. To polega na tym, że jak z kimś wchodzę do tego kręgu, czyli rody, tak, krąg po brazylijsku, to my zaczynamy ze sobą z jednej strony troszeczkę tańczyć, kooperować, czyli ja kopię, on unika, ja kopię, ale z drugiej strony cały czas z tyłu głowy jest właśnie też żogo, tak? Czyli za każdym razem chodzi o to, żeby gdzieś mu zaznaczyć, że mogłeś go pokonać. Niekoniecznie wyciąć na chama, tak? Ale na przykład podłożyć nogę tak, żeby mu pokazać, że tutaj nawet tak się robi, tak, że leguteńko pociągasz i on traci równowagę i zorientuje się w tym momencie, że jakby, nie wiem, stracił punkt, bo to też nie jest na punkty, to nie jest skodyfikowane w żaden sposób. Są jakieś zawody w capoeirze, gdzie się jest full contact po prostu, tak, gdzie się nawalają, regularnie się naparzają. Capoeira oryginalnie jakby też to jest tak naprawdę najbliższe, co można powiedzieć, to jest drunken boxing. To jest taki uliczny drunken boxing, który wyniknął, czy taki drunken styl pijanego mistrza. Mm-hmm. Bo oryginalnie ona się wzięła w ogóle przede wszystkim takim jakby pierwszym miejscem kulturotwórczym. To były właśnie te quilombos. To były miasteczka zbiegłych niewolników w dżungli, a potem była fenomenem miejskim, jak się pojawiły miasta duże, Rio, Salvador przede wszystkim. To wokół tych miast, tam w tych fawelach, oni, tak gangsterzy właśnie uprawiali capoeirę, która wtedy była takim totalnie, po prostu mówię ci, wiesz, brudny, uliczny styl, który polegał na tym, żeby uderzyć łokciem w nos, w grdykę, wiesz, zrobić telefon na uszy, czyli że walisz po uszach. Wszystkie brudne ciosy, to była wtedy capoeira. I dopiero potem w 30 latach zrobiono z tego sport. To jeszcze muszę powiedzieć, zrobił to mestre Bimba, czyli mestre Siusiak, bo Bimba to jest Siusiak po brazylijsku, taką ksywkę dostał. Apelido, jak to się mówi. No i w ten sposób powstała ta współczesna capoeira contemporana, tak? Czyli współczesna, i to jest ta bardziej sportowa, którą znacie wszyscy, wiesz, to faceci w białych spodniach się tam majtają nogami, nie? Wiesz, to, no, nie mogę się pozbyć myśli, że to jednak jest pewien wysublimowany teabagging, ale zawierzam, że jest to sztuka. Słuchaj, jest to sztuka walki, znowu mówię w dużym cudzysłowie, zawsze mam z tym problem, cudzysłowie. Też mam zawsze problem, dlatego milczę, się nie będzie lękliwie, bo wiesz, będzie na kamerze dowód. To się skamerowało wszystko, nie? Where was I? Bo wybiłeś mnie teraz. Słuchaj, może zarzućmy capoeirę, bo to jest bardzo ciekawy temat. To można jeszcze by długo mówić. No. Tak, ale nie fajna rzecz, polecam. A właśnie, że to jest fajna. Sport dla tych, którzy nie lubią się bić. Tak. Fajna, ale też elitarna. I jak zacząłem sobie grzebać na twój temat, dochodzę do wniosku, że ty pochodzisz generalnie z bardzo dobrego domu. Pradziadek, senator. Dziadek, architekt bardzo znany.
babcia artystka, matka dziennikarka Życia Warszawy, brat no, pracuje na planach filmowych, siostra przecież do niedawna w Onecie. Tak. Powiedz mi, bo to jest dla mnie trochę abstrakcyjna perspektywa. Bardzo często jak rozmawiam... Muszę ci powiedzieć, jestem zaskoczony, bo takich pytań jeszcze nie było. Chcemy cię pokazać też jako człowieka i wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, żeby trochę porozmawiać o twoim starcie w branży, bo wydaje mi się, że wielu z nas no, startowało w zupełnie innych realiach. Mhm. Startowało, wiesz, z prowincji. Co prawda masz wybitnie, powiem ci, standardowy sposób wejścia w branżę. Czy uważasz, że mam prywilej, przepraszam bardzo? Tak. Jedyny mój prywilej, mhm. To jest mój jedyny prywilej. Moja matka była dziennikarką, więc zadiustowała mi pierwszy tekst. To jest mój prywilej. Ale też cała przez moja praca kumpla do gamblera. I przepraszam, jeszcze jest jedna rzecz, to też ta inteligencka spuścizna rodziny, że tak powiem. Moja babcia od 8 roku życia inwestowała w mój angielski. Oprócz tego, że zainwestowała mi w aparat na zęby, mhm. zainwestowała w mój angielski. Miałem prywatne lekcje od 8 roku życia i to był, to jej główny wkład w moją edukację, no bo to była babcia od strony ojca, rodzice rozwiedzeni, więc to nie było jak... Dzisiaj wrzucałem akurat, jak babunia grała w Wiedźmina. Widziałem, downgrade no. widoczny. Babunia niestety umarła 2 lata temu, w wieku lat słusznym 98, więc... Ale do końca trzymała rękę na pulsie, co? Była w ogóle bardzo widać. Też taka trzeźwa do samego końca, w sensie nie odjechała nam. Ona wiedziała, jakby wiesz, była świadoma, w pełni świadoma, kim jest, co robi, skąd się wzięła, nie zapominała. Jakieś tam rzeczy mi się zdarzyło zapomnieć, tam pomylić imię, ale to tam... Absolutnie, wiesz, no nie była to zramolała staruszka z demencją. Są bardzo fajna osoba, bardzo ciekawa. Natomiast, więc tak jak mówię, no to dobra, to jest ta inwestycja, ale wiesz co, ja też patrzę się na tle moich kolegów z klasy. Ja nie byłem z bogatego domu, wbrew temu, mogłoby tak wiesz, że dziadek tam, pradziadek senator. Nie, to zupełnie nie tak. Wiesz, ale coś innego, wybacz, że ci wejdę w słowo. No. Ja nie chcę tutaj wiesz, Zielińskich rozliczać z majątku, nie trochę coś innego. Nie, ale właśnie o ten privilege. Ale wiesz co, nie chodzi mi o ten privilege, który by cię tutaj... Chodzi mi o coś bardziej miękkiego, to znaczy dorastasz w domu, w którym się szanuje słowo, w którym jest pewna kompetencja medialna. Okay, tak. To jest dług, który bym... Dobra, to ten dług spłacam po dziś dzień i uważam, że to jest mój główny dług, jakby to jest ten mój privilege i tak, zgadzam się, że tutaj ten przywilej w pewien sposób był, czyli jakby gdzieś mnie tam pchnięto. Ale też właśnie, wiesz co, bo chodzi o to, że ja nie wiem, czy to jest... do końca ten przywilej, bo ja wiem też jakby jak z różnych środowisk ludzie potrafiali do tej branży, jak moja nie była jakby, to nie tak, że my wszyscy byliśmy właśnie, wiesz, mieliśmy jakiś tam ten przywilej inteligencki. Resortowe dzieci i media. Zdarzali się tacy oczywiście, ale to nie była absolutnie norma, tam było bardzo, nie powiem, że egalitarnie, bo jednak to było wszystko to były protonerdy, tak, polskie, które jakby interesowały się cyfrową kulturą, szeroko pojętą i IT już wtedy też, tak. Bardzo wiele z tych osób teraz siedzi w IT, w game devie, w mediach już mało kto został, tak nawiasem mówiąc. Więc tak jak mówię, to były bardzo różne osoby z bardzo w sumie różnych środowisk, które wszystkie na skutek przypadku zwykle jakiejś też, no mówię, to jest przypadek. W tamtych czasach to bardzo niewiele osób było takich, że ja chcę pisać, więc będę pisał i wychodzę swoją drogę. W moim przypadku, znowu przypadku, to było tak, że spotkałem kolegę z liceum na przystanku autobusowym, Jezus Maria. Na Dolnej, jak się wjeżdża na górę, 172, do teraz pamiętam, i zapytałem go, co on tutaj robi. On powiedział, że wraca z Gamblera. Ja byłem czytelnikiem Gamblera zapalonym już wtedy od lat. Powiedziałem, ty to weź mnie tam wkręć. On powiedział, spoko, to napisz tekst. Napisałem tekst. Ten tekst został przyjęty, właśnie zadwistowała mi mama. Ascendancy. Taka z jednej strony bieda, a z drugiej strony nie bieda wersja Master of Orion. Z bardzo ładną grafiką, jak na tamte czasy, fantastyczną muzyką, po dziś dzień jest bardzo spoko. No i to była gra, w którą ja wtedy grałem. W ogóle znowu, ja miałem wtedy strasznie słabego peceta na przykład. Tak? Ja byłem amigowcem tam od 15 roku życia, to też tam dostałem jakiś spadek, jak dziadek umarł, to zostawił mi tam $1000. Tak? No umówmy się, że nawet w 90, którym to było pierwszym roku, to $1000 to nie była fortuna.
To nie były to małe pieniądze, bo można było za to kupić dobry komputer, ale nie była to też jakaś, wiesz, zmieniające życie pieniądze. Ja sobie wtedy zażyczyłem, że poproszę Amigę, kupili mi Amigę, grałem w nią przez prawie całe liceum, po czym sprzedałem w wieku lat 19 przed maturą, na skutek też mocnego impulsu od mojego ojczyma. Ojczyma ojca, bo tak naprawdę mój ojczym jest moim ojcem, tak wiesz, od 15 roku życia mnie wychowywał, więc bardzo jest taką ojcowską postacią w moim życiu. Jasne. No i miałem, w ogóle było 286 firmy Commodore, zawsze powtarzam, to było prześmieszne, miałem monitor Commodore, miałem peceta Commodore, klawiaturę Commodore, myszkę Commodore z logiem, co dla mnie komodorowca było wyjątkowo dobre, bo gdyby to było Atari, to pewnie musiał mi się ciąć, wiesz, w nienawiści do Atari zostałem wychowany. Sorry, to jest jedyny tribal, który we mnie został, oczywiście nie na serio, no bo kamara. Cieszę mnie, że pielęgnowane są. Uwielbiam pielęgnować w sobie nienawiść do Atari, jako stary komodorowiec pluć, wiesz, to wiadomo, z gówna ze stali powstało Atari. Przepraszam wszystkich atarowców, wiem, że jest was cała masa, bo wiem, ilu gości nam mówi, że ich pierwszym komputerem było Atari 65XE. Zamykasz sobie drogę do serca całkiem sporej społeczności. Nie, żartuję tak naprawdę. Wiesz co, ja zawsze powtarzam jedna z najbardziej o fopa, tak? To nie będzie ta fopa, ale to opowiem akurat historię, która jest też jedno z, nie była fopa. Ja tylko dopowiem odbiorcom, że Tadziu prowadzi program Fopa, o którym będziemy mówić i właśnie tradycją jest, że gość zaproszony czy gościni opowiada o jakimś swoim fuck-upie zawodowym. Tak jest. A to akurat nie był, to nie był zawodowy, to był dziecięcy, jak mieliśmy 11 lat z kolegą, żeśmy zdemalowali malucha na osiedlu, na ulicy, przy której żeśmy mieszkali, który miał naklejki Atari, sąsiadowi. Urwaliśmy mu lusterka, wyrysowaliśmy mu znaczek Atari na masce kamieniem i podpisaliśmy, przepraszam bardzo, excuse me French, podpisaliśmy Atari chuj. Do teraz, jakbym się złapał wtedy, to bym wziął tego, jak nie uważam, że bicie dzieci nie, to wziąłbym sobie w pierdzielę po prostu. Albo inaczej, nie miałbym pretensji, gdyby sąsiad złapał i wiesz, i przeczepał skórę. To jest ten moment, o widzisz, to jest, wydaje mi się, że to byłby chyba jedyny uzasadniony motyw użycia przemocy w wychowaniu. Nie pobicie oczywiście, ale klaps od sąsiada, bo od rodzica nie, bo to jest dla mnie właśnie absolutne tabu. Tak? Wciąż stoję na stanowisku i organizacji. Nie, że żadnej przemocy. Ja też, ale no stary, jakbym złapał dzieciaka, który mi demoluje samochód, bo nie lubi Atari. No stary, jakbyś miał samochód w Atari, to wiedziałbyś czego się spodziewać. Udusiłbym po prostu. No nie, no nie spodziewałbym się, że spotkam takiego siebie. Zejdźmy nam, słuchaj, mniej kontrowersyjny temat. Na tej Amisi przeczytałem w wywiadzie z Arturem Kurasińskim, to znaczy Artur go wywiadował ciebie. Grałeś w jakieś strategie Sida Meiera, przez które zapragnąłeś w ogóle gry tworzyć. Nie, tylko... nie strategia, to nie była strategia. Tak? Nie. Bo nie wytłumaczyłeś, jaka to gra. To była gra akcji. Co to było? Covert Action. Covert Action Sida Meiera to jest gra z 92 roku, która już wtedy można było wybrać płeć postaci. Stajesz się agentem CIA i rozwiązujesz proceduralnie tworzone zagadki, które są. To jest taki troszeczkę zaawansowany mastermind gdzieś odrobinę. Mastermind, czyli wiecie, ta gra, co trzeba kolory zgadnąć, tam biały, czarny i tak dalej. Troszkę w tą stronę, no to jest complicated, to jest strasznie fajna gra i bardzo, bardzo ją dobrze wspominałem. I też była to zawsze jak mam sobie tak myślę, jaka gra mnie zachęciła, to zawsze marzyłem, żeby zrobić tego Covert Action. I to jest ta gra chyba, która jest tym kamieniem węgielnym. Ale było wiele gier, no wiesz, ja też nie mam czegoś takiego jak ulubiona gra. Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona gra. Ja to jest, nie, jesteśmy już za długo. Powiedzieć, ile jest gier ważnych w moim życiu i tych jest, pewnie będzie powyżej 50 spokojnie. A 10 takich super ważnych, to mogę je wymienić, wiesz, niemalże jednym tchem i to będą wszystko gry, które w bardzo ważny sposób jakiś tam w moim życiu się odbiły. A co cię w grach fascynuje bardziej? Czy rozgrywka i projektowanie, gameplay. Czy warstwa narracyjna? Gameplay. Ja lubię narrację, uważam, że ona jest niezbędna. Znaczy, mam takich parę swoich teorii. Ja się nudzę gameplayem, jak jest bardzo dobry, to po jakiś powiedzmy, nie wiem, 50-60 godzinach grania w tytuł. Czysto gameplayowo mówię teraz. Ja nie mówimy teraz o grach, które się przechodzi, mają story, coś tam, to jest zupełnie inna kwestia. Mówię teraz tak, że dostajesz symulator dronów. O, świetny przykład, tak? Nawiasem mówiąc, nauczyłem się latać dronami w symulatorze dronów. Mam w nim 70 godzin i już teraz do niego nie siadam, ale tych 70 godzin wlatałem, wiesz, siedziałem i nasuczałem. To jest gra całkowicie pozbawiona narracji, czyli nie ma tam, znaczy właśnie, nie całkowicie, bo pojawiły się tam, co jest już moim zdaniem protonarracją, wyzwania. Jak masz wyzwanie, to już w tym momencie ci się buduje jakaś opowieść. Wyścig to jest opowieść.
Okej, tylko to jest opowieść na w inny sposób, to oczywiście. Emergentna, to jest rzeczywiście wielka przewaga gier. I to jest coś, co ja najbardziej w grach kocham, tak? Mam o tym wywiad, z którym cały czas jeżdżę. Gdzieś tam się czasem zdarza, że go przedstawiam, czyli właśnie o Emerging Gameplay, który jest moim absolutnym konikiem. To jest to, co najbardziej lubię w grach, czyli ja lubię narrację, ale lubię jak narracja, znaczy czasem lubię sobie też jakąś tam historię przeżyć. Teraz grałem w Survivora i bardzo mi się podobał. I uważam, że jest to jedna z lepszych rzeczy w Gwiezdnych Wojnach. To jest dokładnie łechce te rzeczy u mnie w Gwiezdnych Wojnach, które lubię, czyli Miecze Świetlne i Świątynie Jedi. Wiercisz mi dziurę w brzuchu, bo to jest pierwsza gra, która na moim domowym PC-cie nie idzie. Bardzo mi przykro, ale na nic w żadnych ustawieniach, czy żeś ustawił w najwyższych w 4K, bo to może dlatego ja też... Wiesz co, na razie próbowałem ją uruchomić, mam nieaktualne sterowniki, ale nie o tym. Po prostu wiesz, po raz pierwszy odczułem się, że dała mi gra w dysk. Autentycznie. No nie, no ja zagrałem na PlayStation przezornie i gra mi się nieźle, aczkolwiek były tam problemy techniczne, co oczywiście łączy się z historią Zeldy i moglibyśmy tutaj jeszcze pogadać o Zeldzie. Pewnie byśmy mogli, sobie ale temat. Musimy się słuchaj, cofnąć w czasie trochę nie do czasu. No ale Zeldy. Jestem gameplayowy. Odpowiadając na pytanie, jestem gameplayowy, a najbardziej to lubię Emergent Gameplay. To jest w ogóle połączenie, czyli jakby historia wynikająca z mechanik oraz interakcji ludzi z mechanikami i ludzi ze sobą w tych mechanikach. Bo ten Emergent się dla mnie też dzieli na różne rodzaje. Jest taki, który się dzieje sam z siebie, a my jesteśmy tylko widzem. Jest taki, w którym my bierzemy udział. Jest taki, który się dzieje na skutek tego, że my w ogóle jesteśmy w tym miejscu i jest jeszcze ktoś inny i razem coś robimy i on jest wywołany przez coś. No, także tam jest tego sporo. Kiedyś mi w prywatnej rozmowie dałeś bardzo dobry przykład, tylko za cholerę go teraz nie mogę przywołać. Co to jest Emergent Gameplay? Tak. No to na przykład moja ulubiona historia z Ubisoftu gry, czyli z Far Cry'a, pewnie o to chodziło, że jest sobie, Ubisoft stworzył ten cały żyjący świat, Living World, tak? Zresztą w każdej grze aspirującej do domiana dobrego open worlda powinien taki żyjący świat być i dlatego też lubię Ubisoft, że on ten żyjący świat robi naprawdę zajebisty, tak? Znaczy jedyny porównywalny to jest, co się dzieje, bo ja się na jakieś kable tutaj zdeptałem. Nie, jedyny porównywalny to Rockstarowy lepszy. No więc w każdym razie masz coś takiego, że idziesz sobie po podróżce, widzisz, leci orzełek, tak? A tam kica zajączek. I nagle ten zajączek, ten orzełek po tego zajączka łapie go na twoich oczach i zaczyna odlatywać. I w tym momencie widzisz, że idzie gościu z patrolu, tam są dwie frakcje, czerwoni i niebiescy, z niebieskich, twoi kumple, tak? I on strzela do tego orzełka. Orzełek ginie, spada króliczek, gościu idzie tego króliczka wziąć, bo tam się takie rzeczy dzieją rzeczywiście, że polują te postacie. Tylko w tym momencie przejeżdża patrol czerwonych, ty to cały czas widzisz, tak? Czerwoni wysiadają, zaczynają strzelać i się wybucha na twoich oczach w ogóle cała scena, która wynika tylko i wyłącznie z tego, że ten gościu podszedł w to akurat miejsce, bo spadł tam ten króliczek. No i ty w tym momencie oczywiście, ponieważ jesteś za jedną z frakcji, to bierzesz w tym udział, tak? I to jest emergentna historia, której nie bierzesz, jakby no, nie wytworzona ona jest dlatego, że scenarzyści ją zaprojektowali. No oczywiście można powiedzieć, że game designerzy założyli, że takie rzeczy będą się działy, ale cały czas im więcej tych elementów jest, tym więcej tych emergentnych historii się tworzy. Co nawiasem mówiąc ostatnio, to teraz wjedziemy w grubą filozofię, ponieważ ja mam ostatnio mam takie hobby, że lubię sobie słuchać programów o ateistach i to jest właśnie dla mnie taki przykład czegoś, co nie zostało stworzone. Tak? Nie ma twórcy bezpośredniego tego konkretnego wydarzenia. Jest twórca jakichś tam warunków, które już same wytworzyły tę historię. Ona nie została wymyślona przez nikogo. Czyli, że nie wszystko ma twórcę, krótko mówiąc. To jest taki jakby, sprowadzając to na końcu, nie wszystko ma twórcę. Można by powiedzieć tak, że tutaj ktoś stworzył warunki ku temu, no ale to cały czas. Zdarzają się takie sytuacje w przyrodzie, zakładam, że się dzieje to emergentnie właśnie. Spada kamień, porusza lawinę, ona spada na króliczka, zabija przepraszam, spada na mamę Bambi, Bambi cierpi, cała historia się z tego buduje. Emergentna historia. Zgadza się i bardzo mnie w ogóle bawi, że też zawsze korzystam z Far Cry'a trzeciego, bo to jest dobry przykład. Ja faktycznie pamiętam. Świetne gry są. Wiesz, stary, do tej pory już jestem całkiem dojrzałym graczem, nagle lecę na tej lotni i widzę dokładnie to, co mówisz. Wiesz, i to się dzieje niezależnie ode mnie. Specjalnie zatoczyłem pętlę, żeby w ogóle się przyjrzeć tej sytuacji, bo to było dla mnie jakieś nowum, pomimo tego, że oczywiście. Bo Ubisoft, wbrew temu, co się powszechnie uważa przez te cholerne wieże, którymi troszeczkę sobie zniszczyli opinię, to robi bardzo, bardzo przemyślane i bardzo dobre gry open worldowe. Mówimy o tym samym Ubisoftie, który zanotował teraz w pierwszym raporcie kwartalnym ile set milionów straty? Ale to wszyscy notują, majorzy, zdaje się, że... Okej, ale Ubisoft tak naprawdę od bardzo dawna nie miał dużego hitu. Przepraszam, będę kichał. Mamy broadcasta, czy nie mamy? Dobre pytanie.
Czyli jest szansa 50%, że wycięło to kichnięcie, a druga szansa jest taka, że właśnie wysadziło uszy, przepraszam. Dowiemy się. Nie, myślę, że jesteśmy w stanie nawet słuchaj, no, ręcznie, ale... Ale oni też robią hitowe gry, które sprzedają się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, więc... inaczej, ja mam w ogóle wrażenie, że jakby patrzymy teraz na zmierzch starych AAA-ów i że one za chwileczkę staną się strasznie nielicznym tematem, bo tego się po prostu nie opłaca, to się nie spina. To jest za duże ryzyko, za duże pieniądze, na nakłady, też te nakłady, biorąc pod uwagę to, jak się zmieniły narzędzia, zmienił rynek pracy game devowej, ilu jest specjalistów, ilu specjalistów nowych się właśnie wychowuje, to też ilu jest twórców indie, którzy udowadniają, że nie trzeba dziesiątków milionów dolarów na zrobienie pewnych rzeczy, że można to zrobić taniej, wiesz, no to tam siedzą goście z tym Excelem, liczą i im się nie spina po prostu. No, nie zapominajmy, że też coraz więcej gier jest wydawanych, tylko w zeszłym roku to przecież było 11 tysięcy, czyli no 4 razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Konkurencja w ogóle jest absurdalna w tym momencie. No. A jak jeszcze nie daj Bóg wpadniesz w złe oceny, to teraz nie trudno, bo przecież gracze się stali bardziej, brzydka klaka językowa, wokalni, no to już możesz w ogóle polec w algorytmach. No więc właśnie dlatego mówię, no wydaje mi się, że to jest moja opinia w tym momencie, takie moje przeczucie dotyczące tego, co się dzieje na rynku, że ten AAA to się powoli przestaje spinać. Nie cały, bo będą pewne rzeczy, które się będą zawsze sprzedawały. Ja sam kupię sobie Diablo 4, nie wiem, czy jesteśmy już przed czy po premierze, ale nie wiem, kiedy będziemy. Będę grał w Diablo 4, zdecydowanie. Phantom Liberty też będę grał, wiesz, no niezależnie od tego, co by się nie wydarzyło. Więc to są takie pewniaki. Wydaje mi się też, że Assassin's Creed Mirage będzie pewniakiem i będzie hitem. No tylko znowu, kwestia tego, jak tam się, wiesz, jak wygląda to wszystko w Excelu i czym się to spina. Wydaje mi się, że tam są też takie, te wszystkie firmy też uwalniają dla rynku pracy. W ogóle mamy teraz przecież taki moment, że i polskie, i zagraniczne firmy. Dzisiaj się dowiedziałem, że Relic zwolnił chyba 20 osób, bo widziałem, że kolega tam z Massive'a z kolei wrzucił na Twittera, że współczuje bardzo znajomym z Relika i że jakby ktoś potrzebował pomocy, bla, bla, bla. No więc wiesz. Jeszcze sobie wróćmy może jednak do czasów, w których w ogóle taki akronim jak AAA nie był stosowany, mianowicie do twojego pierwszego tak naprawdę przystanku na branżowej drodze, czyli do Gamblera. Do Gamblera. Tak jak wspomniałeś i trochę już o tym mówiliśmy, znalazłeś się tam z rekomendacji kumpla, twój pierwszy tekst, w ogóle zdaj sobie sprawę, że wspominki pierwszego tekstu to jest trochę taki odpowiednik przywdziania włosienicy i batorzenia się po plecach, ale może byś coś o tej recenzji opowiedział. Nie, ja staram się, wiesz co, miałem taki, jak żeśmy zdawali z Aleksem Uchańskim na studia, to zrobiłem sobie z Gamblera teczkę, moje teksty z Gamblera, zajrzałem do niej kilka lat temu. Kiedy mi wpadła mi w ręce, wiesz, kiedy robiłem porządki w ogóle w pokoju. No. Dwie reakcje. Co, albo jakbyśmy doszli do recenzji gry, która się nazywała Gender Wars, która była strategią czasu rzeczywistego, w której mężczyźni bili się z kobietami. Mm-hmm. Rozumiesz? Ja to recenzowałem. Ja nie chcę czytać tej recenzji, bo jak sobie pomyślę, co ja tam mogłem wypisać, to po prostu już... Ten. Czyli można było, kurde, mogłem ci lepsze kwity wyciągnąć, tak, słuchaj, ale znalazłem jedną grę, którą słuchaj, no, opisałeś. Smugler ostatnio napisał super rzecz a propos tego, że myśmy wtedy byli innymi ludźmi w ogóle, czego chcecie. Tak, wstydzimy się, przepraszamy. Wiele osób też z naszej branży, nie wiem, Koso przepraszał za jakieś swoje teksty. Ja też z góry mogę przeprosić, wiem, że parę tekstów napisałem w życiu, których się wstydzę. Ascendancy się nie wstydziłem akurat. Stary, no sam mogę posypać głowę popiołem, jestem autorem felietonu Geralt, czarny gej w Tokio. Który był z perspektywy czasu tak prawacki i tak płytki. I tak racially insensitive. No. Niestety, ale jest jedna gra, o którą cię chciałem dopytać, a recenzję jej spłodziłeś na łamach Gamblera, mianowicie Tomb Raider. Och Jezus. Dobrze to wymawiam? No wiesz co? No dawaj. Ale to poszło, słuchaj. Oni się też nie kapnęli. Nikt w redakcji nie zauważył, że puszczamy recenzję Tomb Raidera. Bo dodajmy, że tak się powinno wymawiać, tak? Tomb Raidera z bykiem w tytule. No była to tam jakaś draczka i śmieszki, ale troszkę się tam ze mnie nabijali i mówili Tomb Raider później w redakcji, ale to tyle. Tak nie było z tego jakiegoś falloutu strasznego. Rozumiem. Pamiętaj, że, przepraszam, że ci wejdę słowo. To były też wtedy, jednak to były czasy mediów bardzo jednostronnych, tak? W sensie to myśmy mówili do odbiorcy, a odbiorca nam pisał ewentualnie list. Jak to słynna moja ukochana scena z Team America World Police, jak Hans Blix tam był wtedy.
czyli wtedy to był chyba sekretarz generalny ONZ-u czy coś takiego, mówi, że napiszemy do was list, w którym do Korei Północnej. Mm-hmm. The letter telling how angry we are. Tak? Więc pisali nam listy, w których nam pisali, jak są bardzo źli z tego powodu, a myśmy, ponieważ mieliśmy wtedy po 19-20 lat, mieliśmy takie podejście do czytelnika. Później się nauczyłem jakby szacunku do czytelnika takiego, znaczy wtedy inaczej, czytelnik wtedy był takim totalnym kolegą, partnerem, mm-hmm. do którego się traktowało jak innego kolegę, ten, więc często bez szacunku, więc myśmy te listy to tam różnie traktowali, natomiast jako, nie powiedziałbym klienta, ale już nie kolegę, partnera, ale osobę, dla której coś robimy, bo tak postrzegałem i postrzegam do teraz pracę recenzenta, no to jakby tego stosunku to już się nauczyłem w Axlu. I tam to była szkoła Marcina Przesnyckiego i Aleksa Uchańskiego, przede wszystkim Marcina. Wiesz, ja ci w ramach pociechy tylko powiem, że myśmy kiedyś, znaczy no myśmy, to jeszcze przed moją kadencją było, ale w Action Plusie puścili na okładce recenzję Srarcrafta. No, pamiętam. Teorię, że po prostu jeżeli coś jest dużą czcionką, jest w oczywistym miejscu, jak tytuł, to po prostu się tego... Śmialiśmy się z was wtedy. No widzisz, a myśmy... Nie mieli. Zwłaszcza, że Srarcrafta dwójkę mieliśmy przed tym. Kto tam wtedy był? Klik? Wtedy to miało jeszcze. Już się chyba wtedy Klik pojawiał powoli. Klik, to którym był rok? Nie, czekaj, w którym był Starcraft? Starcraft drugi to już na pewno był Klik. Nie, to później. To już był Klik. Był Klik. Bo pamiętam, że żeśmy wtedy mieli recenzję przed Klikiem. Pisałem ją na iPadzie z pokoju hotelowego. Znaczy, nawet nie recenzję, tylko taki. Obszerną relację z pokazów w Los Angeles, na który to też wiesz, zawsze przypominam tę podróż, jak rozmawiam, był taki moment, w którym paru zazdrosnych dziennikarzy, którzy mieli wtedy, nie byli w branży, tak, byli obok branży, oni zaczynali robić pierwsze internety i im się nie udało odnieść sukcesu, więc byli strasznie zawistni, że nas się wysyła na te wyjazdy i tam no, cisnęli, że w ogóle tutaj, wiesz, panowie jeżdżą sobie na korupcyjne wyjazdy. No to te korupcyjne wyjazdy wyglądały tak, że na StarCrafta wyjeżdżałem w poniedziałek rano, wylatywałem do Los Angeles, leci się podróż cała od wyjścia z domu do wejścia do hotelu, trwa 22 godziny tak średnio, tak około 20-22 godzin, bo to nie jest tylko lot, tylko jeszcze do tego są layovery, do tego jest czekanie na lotnisku po prostu, musisz być 2 godziny wcześniej przecież zwykle, tak, no bezpiecznie. Także ta podróż jest długa i męcząca, po czym jesteś jeden dzień, myśmy byli 2 dni wtedy, czyli jeden dzień byliśmy... przylatywaliśmy w poniedziałek, wieczorem jeszcze tam się czas przesuwał, więc troszeczkę tego czasu masz tam więcej. We wtorek mieliśmy wizytę w studiu, środa zdaje się, że była wolna i to było wyjątkowe, bo zdarzały się wyjazdy takie, że wtorek była praca, a w środę się już wracało, a tutaj było tak, że jeszcze właśnie w tę środę siedziałem sobie w hotelu, właściwie we wtorek wieczorem i tam kończyłem środę w ciągu dnia, siedziałem na iPadzie w ogóle bez klawiaturki, stukałem tekst na 20 czy 30 tysięcy znaków, taki już solidny. Ależ papier wtedy przyjmował. No. Nie, wiesz co, ja też się swoje jednodniówek i dwudniówek... Tam były 3000 na kolumnę, nie, dobra, mniej troszeczkę, tam były 3000 na kolumnę, to był chyba pięciokolumnowy tekst, także. Powiem ci w ogóle, że kiedy jeden z czytelników się ciebie zapytał o przeszłość w Gamblerze, to bardzo cennej rady udzieliłeś. To znaczy, po pierwsze poleciłeś, że no, osoba chciała zapytać do doświadczonego Tadeusza Zielińskiego. Jesteś i mam mądre rady. Mam na to sobie bardzo mądre. Mam na to cytat. Wiesz, że powiedziałeś, że trzeba kochać wszystkie gry, ale po drugie, trzeba szanować ludzi. Jeżeli ktoś uważa, że kolega to debil, bo gra w Lola, Dota 2, Call of Duty, Battlefielda 3, niszowego indyka, to niech sobie pracę w branży daruje. I to jest dla mnie naprawdę clue. To znaczy, wiesz, że cała ta branża, która właściwie wzrasta przy współudziale tak ludzi z różnych bajek, z różnych światów, w której projektant się musi dogadać z programistą, z inżynierem dźwięku, ze scenarzystą, wiesz, z artystami od motion capture. To jest chyba takie ogólnoludzkie, nie? Że się powinniśmy szanować na końcu i to by było fajne. Ja mam ostatnio... Tylko sam mówisz, że na początku Gamblera podchodziliście trochę jednak z jakąś... Bo byliśmy gówniarzami, no. Po prostu, bo byliśmy dziećmi. Bo pracował z nami Jacek Piekara. Odkopałem ostatnio jego tekst. Jacek Kopara jest pedałem i Jacek Piekara jest czarnuchem. No, w Gamblerze. To nie, wiesz co, myśmy to brali jako żarty, a potem się okazało, że to nie były żarty. No. Także bardzo zabawny kolega, świetnie się z nim gadało i chodziło na papierosy. Przez niego poniekąd też on się przyczynił do tego, że zacząłem palić.
No bo wychodziło się na papierosy. Nie, nie on, Piotrek Moskal, Żaba, Froger, którego pozdrawiam z tego miejsca. Ostatnio się głupio w stosunku do niego zachowałem dosyć. Jak to kiedyś obejrzy, to sorry, Żaba, to było gówniarskie. Coś mi tam bezsensownego powiedziałem, ale powiedzmy, że to było w tym momencie, kiedy się trochę źle, gorzej czyłem psychicznie, więc może wiesz, niepotrzebnie. To jest też strasznie słaba akcja przy deprze, że jednak zrażasz do siebie ludzi, bo tak. Chcesz strasznie, żeby oni byli dla ciebie mili, mimo tego, że ty jesteś dla nich niemiły. Nie dość, że nie miły, to jeszcze, no umówmy się, to jest psychicznie męczące, zwłaszcza dla twoich bliskich. Ja sam przecież parę razy zdawałem sobie sprawę, jakie oni muszą ponosić koszty ze względu na to, że ja się źle czuję i że ja jestem po prostu czarną dziurą wysysającą całe szczęście z otoczenia. Dlatego jest taka jedna osoba, której ja, wiesz, specjalnie ona wie, kim jest. No kin, no proszę kin, cię. Kin. Jeszcze kin. Sobie w ogóle pomówimy, bo też mam troszkę różnych wątków, które chciałbym uściślić, ale inna... Jednak jest gorąco na kurtełkę, więc zdejmę mimo tego, że jest... Ależ nam uprzedziłeś moje... temat rozmowy, słuchaj. Tak, no zobacz, trzeba było poczekać. Trzeba to było poczekać. Foreshadowing. Foreshadowing. No dobra, ale w takim razie inna osoba bliska ci i przyjazna. Kiedy zapytałem się Aleksego Łuchańskiego o twoje początki prasowe, to mi odpisał bardzo prosto. W cudzysłowie mogę mówić, że był moim wychowankiem, z czego jestem bardzo dumny, bo uważam go za jednego z najwybitniejszych dziennikarzy i recenzentów tamtej epoki. Kropka, można mnie cytować, zapewnił. Dziękuję bardzo, Aleksy. Doceniam. Nie jest tajemnicą, że kiedy pracowałeś w Axel Springer, to tam się tak naprawdę zgromadziły gwiazdy. Tak. Tak sobie właśnie wynotowałem, że był Aleksy, byłeś ty, był cały, redaktor, cała stara Żaba, gwardia. Haszak, Martinez, cała Gulasz, stara gwardia, wszyscy. Mielu, przecież Banan, wszyscy. Rus. Pytanie, słuchaj, po pierwsze, bo to była, no pokuszę się o takie określenie, elita dziennikarstwa branżowego, ale w końcówce złotej ery. Czy wyście wtedy wiedzieli, że ta era się kończy? Nie, bo ona się jeszcze wtedy nie kończyła. Pamiętaj, że pierwsze 4 lata Axla to jest dopiero boom na pisemka giereczkowe. Tam był moment, kiedy te pisma miały po 150 tysięcy nakładu. 200 tysięcy nakładu i sprzedawały, 250 action. I sprzedawały zwykle poziom dochodowy, taki minimalny poziom zwrotów, tak zwany, przy którym pismo wychodzi dalej, to jest 40% sprzedanych, tak? Czyli 60% zwrotów, to jest poziom dochodu. Czyli, a to były pisma, które potrafiły sprzedać przy dobrych grach jeszcze, bo tam bardzo ważne były gry, potrafiły sprzedać 80%, wiesz, naprawdę, to były złote czasy, myśmy wtedy zarabiali gigantyczne pieniądze, jak na, nie wszyscy oczywiście, to też zależało kto ile pisał, za kolumnę się dostawało duże pieniądze, jak widziałem jakie są stawki w normalnej prasie, bo moja mama jeszcze wtedy była czynną dziennikarką, no to sorry, ale... Bujaka. Znaczy była półczynną dziennikarką, przepraszam, już wtedy nie była czynną dziennikarką akurat tak całkowicie, ale wiedziałem jakie są stawki tak czy inaczej, no, to się widziało. Więc te pierwsze 4 lata jak małysz, do końca małysza to była absolutnie, wiesz, małyszomani też. Tak się złożyło, myśmy jeszcze oprócz tego wydawali grę o Małyszu, która była też tam do... Największy sukces tak naprawdę na polskim rynku. Tam się sprzedawało po 400 tysięcy kopii rocznie, czyli... Pokaż mi drugą polską grę, która pokaże ci Wiedźmin. Jeszcze polską, no Wiedźmin. Znacjonalizowaliśmy grę niemiecką. Wiesz co, naprawdę. Ona była znacjonalizowana, ale ona była zrobiona de facto troszeczkę, znaczy no wiadomo, oprócz koru deweloperskiego, ona była bardzo, bardzo dobrze sportowana na nasze. Tak? I, no, dlatego też się tak sprzedawała, to był dobry moment. No, oprócz Deluxe Jump, czyli tego 2D, to była taka główna gra w ogóle wtedy do skakania w skoki narciarskie. I tak naprawdę, wiesz co, problemy się zaczęły, jak się pojawił internet, czyli tak na dobrą sprawę 2008, 9, 10 w tym momencie już żeśmy zaczęli czuć, że jak się pojawił, chociażby jak pozdrawiam z tego miejsca, Piotrek Gnyp pojawił się na, który wtedy prowadził poligamię, zaczął się pojawiać na eventach branżowych i pamiętam, że tam gdzie myśmy się w ogóle poznali wtedy, to był wyjazd do Londynu na PlayStation Experience, czyli zaraz będzie ten kolejny tam PlayStation Experience właśnie, jakiś taki, gdzie oni pokazują swoje nowe gry. Tak, bardzo fajny event w ogóle, bardzo sympatyczny. No i właśnie tam byli już dziennikarze z mediów elektronicznych, Golf się zaczął pojawiać, no i to w tym momencie, bo Golf wcześniej, to nawet ostatnio mówiłem, że to przede wszystkim dla nas była encyklopedia do giereczek. Myśmy tam sprawdzali, w jakim roku, za ile, kto w Polsce wydał i do tego się używało Gola. No ale nagle się zaczęło, tak patrzymy, ci powiem dokładnie moment, w którym ja zrozumiałem, w jakiej dupie my jesteśmy jako stare media. To było, jak pracowałem już, nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć dokładnie, jaki tam był, wiesz, czasowo. Zacząłem pracować, skończyła się praca w Axlu, trochę przeskoczyłem do przodu.
I w CDP.pl zaprosiliśmy do współpracy Roya, czy nie Roya, Roya, Wązia i Maria Magdalena, ona się nazywała, taka youtuberka od Minecrafta. I każdy z nich miał, ona była najmniejsza, miała 250 chyba tysięcy subskrybentów. Wąziu 300 i Royo już wtedy chyba 450 tysięcy. Był połową duetu autorskiego z Rokiem, gdzie drugi miał tyle samo, a razem mieli bańkę. Na każdym materiale mieli po 150 tysięcy, 200 tysięcy wyświetleń, a myśmy mieli po 3000. To była, tak, to była końcówka Hypera. Dokładnie, to była końcówka Hypera, bo ja już wtedy zacząłem pracować w CDP-ie i jeszcze pracowałem, czyli to był 2012 rok, tak 2011, przepraszam, 2011. Nie, 12, dobrze mówię, 12. Zapisz. Dobra, jest 11. Popraw, że dwójka. Nie, dwójka. Dobrze. Sorry, ale to wiesz, no tam z tej historii w ogóle. Ja tak jestem w szoku, bo ja w ogóle nie sypię tak datami jak z rękawa. Także szepowałem. Zapamiętało się. No i to był moment, kiedy zobaczyłem ich wyniki i sobie pomyślałem, idzie tak, tu już nie ma co zbierać. Tak? To już jest moment, kiedy już nie ma co zbierać. Gadaliśmy w ogóle o tym ostatnio przy innej okazji w Warszawskiej Szkole Filmowej, kiedy nas studenci zaprosili, żeby porozmawiać o dziennikarce. Ale właściwie to jest pytanie, które warto też podjąć przy tej rozmowie. Powiedz mi, dlaczego myśmy, jako też przedstawiciele mediów klasycznych, nie zdołali z sukcesem tej naszej wiedzy, doświadczenia, lekkości wypowiedzi przetransferować do internetu? Ja nie miałem, tak, po pierwsze warunków, po drugie śmiałości. W sensie, jak zobaczyłem już tych dojrzałych youtuberów, to stwierdziłem, kurde, co ja tutaj w ogóle... Poza tym ja mam cały czas wrażenie, że to jest ta różnica. Nie chcę się tutaj, wiesz, być elitistplikiem, ale myśmy robili troszkę bardziej wymagające materiały, tak? To teraz się zaczęła dyskusja, co Dawid Bojarski powiedział a propos wymagającego czytelnika, że powinno się wymagać trochę od czytelnika. No myśmy, ja nie do końca tak uważam. Znaczy uważam, że cały czas mówię, zależy też od formy wypowiedzi. Dawid Bojarski, osoba redaktor naczelny Selection, tak. Są różne rodzaje tekstów. Są teksty, które są bardziej publicystyczne, są teksty, które są bardziej odczuciami, są też recenzje. Recenzja dla mnie jest recenzja per se, zwłaszcza za którą ktoś komuś zapłacił za jej wykonanie, a nie po prostu sobie napisał, to jest tekst konsumencki przede wszystkim dla mnie. Możemy się bawić słowem, ha, 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 zrobić to ładnie, ale to jest na końcu rzemiosło, którego celem jest, nie piszesz dla siebie, jak drukujesz się w gazetce, to nie piszesz po to, żeby sobie spojrzeć w lustro i mówić, ale zajebisty tekst napisałem, jak jestem kurde mądry, tylko żeby doradzić człowiekowi takiemu jak ja. Ja pamiętam, dlaczego ja się zajerałem recenzjami, bo Piotrek Pińkowski, którego pozdrawiamy, naczelny z świata gier komputerowych z Bydgoszczy, napisał kiedyś recenzję, czego mu nie daruję, bo kupiłem, to była jedna z pierwszych gier, które kupiłem w ogóle legalnie, wykaszlałem, nie pamiętam dokładnie, Global Effect to się nazywało, jakoś coś takiego, to była taka cywilizacja o ekologii. I on napisał tego tak zajebistą recenzję, ja się tak zajarałem, że kupiłem sobie tę grę i potem byłem bardzo rozczarowany. Wtedy zrozumiałem, czym jest dysonans poznawczy. Ta gra mi wytłumaczyła, potem mi ktoś wytłumaczył, że to jest dysonans poznawczy dokładnie. Dysonans pozakupowy, przepraszam, bo to jest jeszcze pozakupowy, bo to jest kategoria marketingowa stricte. No ale on się łączy z dysonansem poznawczym, absolutnie. W sensie jest jego merkantylną wersją. Ale do teraz mi zostało w głowie, jak bardzo jemu się udało mnie zajarać tą grą. I jak bardzo potem się tą grą rozczarowałem, bo jak była ona różna od tego, co on opisywał. Ja tak parę razy miałem z recenzjami El Generala Magnifico, który potrafił sprzedać przygodówkę w taki sposób, że chociaż to by był, wiesz, niemiecki kupsztal zrobiony tam przez... To w ogóle gra akcji normalnie. Jezu, nagle to jest w ogóle, wiesz, jakieś doświadczenie typowe, intelektualne. Spoko się czyta takie rzeczy, ale na końcu cały czas uważam, że ta recenzja to nie jest tylko zin, albo inaczej, nie powinien. To jest moje wychowanie z Axla. Myśmy w Axlu robili, przede wszystkim w Axlu były dwa pisma. To jest bardzo ważne. Świat gry, który był bardzo... Który był stricte prokonsumencki, który był poradnikiem konsumenckim. I klik. Moim zdaniem dobra recenzja jest gdzieś nie po środku. Jest bardziej tam, gdzie jest klik, co ja mówię. Play. Sorry, bo to było... Jasne, ja sam nawet nie zwróciłem uwagi. Przedziwne, bo w życiu bym tak nie pomyślał. A to dlatego, to żeśmy gadaliśmy o kliku po prostu, tak, i stąd się... O Randalu i o... No i w każdym razie w tym playu myśmy sobie mogli popuścić wodzów fantazji, popisać tak, jak się pisało do tych starych pism. On był bardzo autorski. Ale na końcu też jednak pamiętaliśmy o tym, że piszemy te recenzje dla kogoś, nie dla siebie. Piszesz ją po to, żeby ktoś podjął świadomy wybór konsumencki.
jeszcze zwłaszcza w czasach, kiedy te gry kosztują tyle, ile kosztują teraz, to jest tym bardziej ważne dla mnie, tak? Dlatego nie uważam, że ocena powinna być średnio wyliczaną z kretyńskiej tabelki, tak jak było to w Komputer Świat Gry, której szczerze nienawidziliśmy. I właśnie, bo to powiedzmy, że Komputer Świat Gry niesamowicie kwantyfikował. Kwantyfikował gry, tak do wariactwa. To z Niemiec było jeden do jednego komputer przeszczepione. Komputer Bild przecież. Komputer Bild Szpile, który miał przecież po 600-700 tysięcy nakładu. Tam były rekordowe chyba 1 200 000 pisma o grach. Tak? No, to było abstrakcyjne w ogóle, ale to było pismo właśnie zrobione dla ludzi, którzy nie grali w gry, którym żeśmy te gry próbowali przybliżyć i jednocześnie też powiedzieć, w jaki sposób grać. Ja to rozumiem, tylko wydaje mi się, że wiesz, zawsze to powtarzam w takich sytuacjach, że recenzja to jest dziennikarski uniwersytet, nie dziennikarskie przedszkole. Wydaje mi się, że ona powinna być również dialogiem z grą, powinna być... Tak, ale znowu, nie bądźmy Twitterem, gdzie jak ktoś powie, że lubię kasztany, to znaczy, że nie lubię orzechów i żołędzi, tak? Nie. To why not both? Oczywiście. Możesz pamiętać o tym, żeby na koniec, przepraszam Dawid, ale upierdzielić te pół punktu za brak polskiej wersji w triplejowym tytule, który jest wydawany, jest grą familijną i nikt mi nie powie, że Zelda nie jest grą familijną. To jest gra dla dzieci i dla dorosłych. 10+ ESRB, rozumiem, 12+. Była teraz dyskusja na ten temat. Dyskusja była, tak, oczywiście, ale to jest, wiesz, kwestia oceniania i to, ja nie mam pretensji, jak ktoś tego nie napisze. Nie uważam, że brak rzetelności, bo to jest dla mnie brak rzetelności. Recenzja nie powinna być obiektywna. Recenzja powinna być rzetelna. Jak ktoś pisze subiektywnie, bo recenzja sama z siebie jest formą subiektywną, najbardziej jaka istnieje. Każdy ma, to jest jedna rzecz, którą ja wyniosłem ze studiów dziennikarskich, które były mech, nie były słabe, ale nie były też jakieś wybitne, ale paru rzeczy się tam nauczyłem i jedną rzecz, która była pierwszą rzeczą, której nas nauczono i twardo w to wierzę, to jest ten obrazek, co tam jest pokazany, ten wycinek. Nigdy nie masz, żaden przekaz medialny, nic nie jest obiektywne. Jak ja będę relacjonował moje słowa z dnia wczorajszego, ja osobiście, siebie samego, to już nie będzie obiektywne, już będzie subiektywne, bo ja już zapomnę czegoś, coś powiem w innym tonie głosu i tak dalej, i tak dalej. Jak robisz, masz tłum ludzi i robisz, stawiasz kamerę, która filmuje ten tłum ludzi, najbardziej obiektywna rzecz, jaka istnieje, kamera CCTV filmująca tłum ludzi. To nie jest obiektywny przekaz, dlatego że w tym tłumie dzieje się milion rzeczy, których ty nie jesteś w stanie zauważyć. Ktoś komuś może wsadzić kosę, ktoś może uprawiać seks, cokolwiek. Tam się może wydarzyć milion rzeczy, których ta kamera nie zauważy i sprawia, że ten przekaz już mimo tego, że niby jest obiektywny, bo po prostu sobie stoi kamera i filmuje obraz, on się subiektywizuje. Dlatego nie ma czegoś takiego jak obiektywny materiał prasowy, w ogóle jakikolwiek medialny, obiektywny film, nieprzesycony polityką. Każde dzieło sztuki, kultury jest w jakiś sposób przesycone polityką, socjologią, społeczeństwem. Nie ma czegoś takiego w oderwaniu. Niczego się nie robi w oderwaniu od odbiorcy. Chyba że gier AAA-owych Ubisoftu. Przepraszam, ale nawiązuję tutaj do tego, że one są, jeżeli chodzi o jakąkolwiek polityczność, bardzo wycofane i nawet pan prezes wielokrotnie zabierał w tej sprawie głos, twierdząc, że chcą raczej stawiać pytania, niż udzielać odpowiedzi. Tylko pytanie, czy nie udzielanie odpowiedzi w momencie, w którym nam się dyskurs bardzo rozjechał i w którym coraz mniej jest takich mediów, które pozują na takie obiektywizujące. Coraz więcej jest dziennikarstwa zaangażowanego i wydaje mi się, że znacznie mniej niż jeszcze 10-20 lat temu można być po prostu obojętnym. Cały czas uważam, że nigdy nie było się obojętnym. Zawsze jest to przekaz subiektywny, zawsze są to emocje osoby, która pisze. Natomiast pewne rzeczy można skwantyfikować. Można wycenić. Ja jestem jestem zwolennikiem ocen liczbowych, wbrew temu, co wszyscy uważają. Ja się ostatnio czuję, jestem po prostu, staję się Piotrkiem Gnypem, który jest dyskordianinem w ogóle i zdaje się, że w jakimś tam towarzystwie dyskordiantnym, że on się lubi nie zgadzać. A dlaczego w takim razie, to jest ciekawy wątek, wiesz, faktycznie cała branża... Ale to nie to, że nie zgadzać, tylko mam jakieś powody, dla których tak, a nie inaczej uważam. Ale jakie to są powody? Bo jakie są powody? Dlatego, że ludzie się patrzą na ocenę i potrzebują tych ocen. Chcą o nich rozmawiać, chcą się nimi jarać, chcą się nimi wzruszać. A często wnioskują uwagę tylko na nich, często nie rozumieją, ale z czego wynika ocena. Ale to wydaje ci się, że jeżeli tej oceny nie będzie, to oni się nagle rzucą ci, którzy patrzą tylko na oceny i będą czytali tekst? Nie, po prostu jestem dyskontaninem. Bardzo dobrze. No. Moim zdaniem jesteśmy w stanie, to prawda, że ta skala rzadko kiedy spada poniżej, tam nie wiem, 6, tak? Ale okej, no w tej skali się poruszamy i ona ma już swoją wagę. Zawsze tak. Myśmy mieli z Miłoszem śmieszną ocenę 8,5 w Review Territory. Tak? To była nasza dyżurna 8,5, bałwanek i piąteczka.
I ta ocena, tak, hype. Zakreśliłem. I ta ocena była głęboko uzasadnioną taką oceną dla gry, która jest prawie wybitna, ale ma swoje problemy, bo dyszek z zasady się prawie nie stawiało. Dyszki to już były, wiesz, ja w swoim życiu zagrałem w, nie wiem, czy trzy gry, czy więcej niż trzy gry, które oceniłbym na 10 i jest to na pewno Red Dead Redemption na 100%. Jedynka, dwójka, ale powiedzmy, że to jest jedna gra, tak? Jako serię potraktujmy. Blisko było Wiedźmina, ale znowu problemy technologiczne uważam, że nie pozwalają na to, żeby... A, Uncharted 2 też. Gra, która jest pozbawiona błędów technicznych, jest wybitna w każdym calu, redefiniuje gatunek. Call of Duty Modern Warfare, pierwszy, nie drugi, drugiego nienawidzę i wszystkie po pierwszym moim zdaniem są już krapami. Oprócz Warzona, bo wiadomo, kurde, Battle Royale. Bardzo dobrze zrobiony. Teraz się zabrali za Extraction Shooter i też im chyba to nieźle wyszedł. Ale ja uwielbiałem właśnie Call of Duty Modern Warfare, bo ono było w każdym calu dobre. Ta gra, wiesz, robiła wszystko tak, jak się powinno i znowu redefiniowała gatunek. Zrobiła coś takiego, czego wcześniej jeszcze nie zrobiono w ten sposób. Troszkę próbowano, też w Call of Duty przeważnie, ale nie w takim stopniu. Pomyśleliśmy trochę o tytułach, które odcisnęły na tobie piętno. Piętno, bardzo ładne określenie. Wypaliły w moim sercu. Swoim żarem. Nie wiem, czy mamy być jeszcze bardziej pretensjonalni i niskofrekwencyjni. Tym bardziej, że będziemy mówili o słuchaj, rzeczach bardzo popularnych. Umówmy się, że masz złote piegi na nosie, więc. I piękny kapelusz. I piękny kapelusz, więc. I złote speksy. Które są tutaj przypadkiem, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że jest to zamierzony zabieg stylistyczny. No. Ale słuchaj, nie skupiajmy się na nich, skupmy się na dzieciach. Otóż kiedyś, tłumacząc właśnie zawiłości pracy dziennikarza growego, opowiedziałeś, jak to musiałeś w ciągu jednego weekendu zapoznać się w ogóle z rynkiem. 30 grami dla dzieci. Tak jest. I w związku z tym przygotowałem quiz dla redaktora gier dla dzieci. On dotyczy marek, więc nawet nie konkretnych gier, będzie bardzo prosty. Dobrze. Wymień imiona protagonistek serialu Witch. O Jezus Maria, Wilma, Irma, te to była, ona miała dziwne, Tandy. Jakoś... Tarni. Jak? Tarni. Nie Charlene, tylko ona jakoś też. Jak? Cornelia. I nie pamiętam. Hej, bardzo dobrze, stary. Wiesz, pierwsze sławy bezbłędne, naprawdę. Stary, musiałem się ich nauczyć na pamięć, więc zostało to we mnie, jak się zorientowałem, jakich rozmiarów jest fandom Witch i świat Witch, to jest mniej więcej porównywalne do Sailor Moon. Chyba mniej sezonów, ale niewiele. I bardzo podobne. W ogóle takie Sailor Moon, umówmy się, tylko wiesz. No to mam, słuchaj, drugą, tak, tutaj nawet ci dam, słuchaj, parawkę, żeby serduszko było sympatycznie. A może być serduszko nawet. Serduszko należy się. Bo zaraz będą minusiki, słuchaj. Ale właśnie, proszę w ogóle osobę, która będzie tu później składać, żeby dodała jakieś stokowe oklaski i być może zaraz stokowe buczenia. Buczenia, tak jest. Bo teraz pytanie będzie trudniejsze. No. Jak nazywa się seria figurek z pierwszej generacji My Little Pony, która odznaczała się flokowanymi ciałami? Nie mam pojęcia. So Soft Ponies. Nie, niestety. Nie byłem nigdy brosem, jak to się mówi, bronisem. Ale wiem, że zgłębiałeś. Nie oglądałem też broni. Nie, nie. Odrzuciłeś ogranicie. Nie, ponis mnie w ogóle minęły. Nie oglądałem serialu. Wiem, że jest fajny. Wiem, że jest kultowy. Nie, zupełnie. Także ja tutaj niestety to nie jest temat, na którym się znam. Jest to nie to, że niewiedza lub też zapomnienie, tylko ja tego po prostu legitnie nie... Dobra. To... W tę część fandomu wiem tylko, że jest ten Rainbow Dash i Kurowa. Wiem niewiele więcej. Pozdrawiamy cię, Dem. Wiem niewiele więcej, ale mam też pytanie trzecie. I że nie wolno. Żeby było, wiesz, jakoś może w takim razie łatwiej, to jest największy fragment wikipedyjnego wpisu na temat marki, o którą cię zapytam. W wersji francuskiej w oryginale napisy czołowe, napis tytułowy, tytuł odcinka i napisy końcowe są w języku francuskim. Natomiast w polskiej wersji napisy czołowe i tytuł odcinka zmieniono z francuskiego na język angielski i napis tytułowy serialu pojawił się w języku polskim, ale napisy końcowe pozostawiono w języku francuskim. To jest autentyczny fragment wpisu. O czym mowa? To może być tyle seriali francuskich lub też z francuskim, nie wiem, miasta, te Złote Miasta, Le Cité d'Or to się nazywało, takie, była taka seria. To może być to z tym, z pieskiem, nie, z misiem to było, ta, jak ona się nazywała, coś tam ze śniegu, nie. No dobra, gdybyś chciał nauczyć młodego człowieka, jak funkcjonuje organizm ludzki, puściłbyś mu? Jezus, no to było sobie życie, come on, nie wiedziałem, że to było z tego. Adibu. Było, a co? No. Adibu? A nie? A nie było sobie życie? Adibu. Okej. Okay. Nie, to nie wiem. Nie, kurczę. Jakbym miał uczyć dziecka w serialu, który jest francuski o życiu, no to było sobie życie.
z Wikipedii. Ile Tel Aviv. PiSu mogłoby się dziecko dowiedzieć. Ale bardzo możliwe, że tak, że Adibu. Nie, to nie, ale pamiętam grę Adibu. I to była jedna z tych 30 gier, które wtedy robiłem, była tam gra Adibu. Dobra, jak to w ogóle wyglądało? Bo jestem mega ciekaw. Jak to wyglądało? Sam byłem parę razy w takich maratonach, uświadomiony odbiorcom. No, przez dwa dni siedzisz i instalujesz grę, grasz w nią, grasz. To są gry dla dzieci, więc to też jest kolejna rzecz, wiesz. To jak robisz coś tyle lat, to jesteś w stanie pewne rzeczy przewidzieć. Zalało się dziecko. Oblałem się kolą. Mieliśmy rozmowę o kończeniu gier. Mm-hmm. Moim zdaniem naprawdę profesjonalny dzień. Rozmowę na papierosie, grow, to tak, powiem. Nie na papierosie, tylko to było w trakcie spotkania w szkole filmowej. Padł ten wątek. Tak. Profesjonalista jest w stanie ocenić, przepraszam bardzo, ocenić grę po jakichś 5 do 10 godzinach już tak, że ma absolutnie wyrobioną ocenę. Ja zwykle mam tak, że ponieważ pierwsza godzina, to też jak grasz, to wiesz, i jak wiesz, jak powstają gry, to też wiesz, że ta pierwsza godzina zawsze jest najbardziej, za przeproszeniem, ale to muszę użyć fachowego określenia game devowego, musi być najbardziej dojebana. Golden hour. Potem masz złotą ścieżkę, znowu, a na końcu złoty też. Czyli tą drogę, którą się powinno iść, i ona też jest zwykle najbardziej dopasiona. Ale też jest tak, że po tej pierwszej godzinie, która jest tym takim eksplozją i wszystkim, masz następną godzinę, która ci pokazuje, jaka ta gra naprawdę będzie. I po tych dwóch, trzech godzinach jesteś w stanie, już w twojej głowie się formuje ocena. I w bardzo niewielu przypadkach ta ocena ci się później zmieni. Mhm. A jeśli ci się zmieni, to bardzo niewiele. Właśnie przez to, że musisz później pomyśleć o tym, że nie wiem, nie ma czegoś, ma coś na tle innych gier, tak, ale to już są takie tam te. Ja zawsze myślałem w tych cyferkach, tak? Mi się one zawsze jakby spinały, jakoś tak, nie wiem, instynktownie czułem, jakbym ocenił grę, tak? Dlatego zawsze mi się dobrze grało we wszystkie obstawianie wyników gry przed premierą, tak? Tam w miarę tam do 2% trafiałem. Uważam, że Metacritic, który nie jest oceną średnią, tylko jest algorytmem wyliczanym z całą masą czynników w ogóle też. No, premiującym pewne portale. Tak, ale wiesz dlaczego premiującym? Dlatego, że w tych portalach pracują profesjonaliści i możemy się z nich śmiać. Ludzie uwielbiają wieszać psy na dziennikarzach, ale ja nie zapomnę jednej sceny. Widziałem kiedyś firmę, materiały firmy, jako że pracowałem w wielu firmach gamedevowych, to jednak widziałem też troszeczkę materiałów objętych NDA-kami. To absolutnie nie będę zdradzał żadnych tajemnic, bo to nie wnikniemy ani w to kto, ani o czym. Ale był to silent review zrobiony przez profesjonalną firmę oferującą takie usługi, i te usługi to były, zaczynały się tam od 100 tysięcy dolarów. Tak? Tego typu stawki są dla tych majorów. I w tej firmie od góry do dołu byli dziennikarze IGN-u, GameSpota, US Gamera, bo to są zawodowcy, to byli ludzie, dlaczego uważam, że troszkę lepiej się znam na grach niż przeciętny człowiek? Dlatego, że mi płacono za to, żebym siedział i grał. Ja przez 16 lat mojego życia siedziałem i grałem. I pisałem o tym teksty i nagrywałem materiały. Wręcz mało znany fakt, i może o nim też dopowiemy, bo to jest chyba dobry etap rozmowy, jesteś też szkoleniowcem sportowym. Szkoleniowcem to nie. Oczywiście, gdzie, to znaczy kiedy? Z Filipem Neokupskim, obwołanym przecież no, najlepszym graczem CS-a dekady. Podobno no, rozgrywałeś w ogóle partię, na którą on się szkolił. Nie, twoje zaangażowanie ogromne w karierę. Kto kogo szkolił? Chwila, moment. Kto kogo szkolił, tak? Dobra, 2001 chyba rok, 2000-2001. Mm-hmm. W którym roku było 11 września? 2001. Pierwszym. Tak. Dobra, w 2001 się przeprowadziłem do mieszkania, w którym po raz pierwszy miałem internet stały. Więc natychmiast zacząłem grać w gry online'owe. W tym zacząłem oczywiście Countera, no bo to było wtedy jakby takie oczywiste. Potem do tego dołączył Battlefield, który jest jedną z najważniejszych gier w moim życiu. Ale jak żeśmy grali w tego Countera, to tak się złożyło, że wtedy jeszcze ta scena była niewielka i tych serwerów nie było za wiele. Mam z 3-4 takie większe serwery w Polsce. Jeden to był serwer mojego klanu, który się nazywał Null. Jeden to był serwer z klanu Specnaz, jeszcze tam był chyba wtedy Top, już się Bor pojawiał powoli, w którym też grali moi kumple w ogóle jeszcze z Granetu, czyli z takiej słynnej warszawskiej gralni, z którymi nadal częścią przynajmniej utrzymuję kontakty. I Filip z całą rodziną wtedy grali w Specnazie, czyli właśnie Hayabusa, Irenka, czyli Janusz i Małgosia, rodzice Filipa. Druga Małgosia, czyli córka, gra pod ksywką Martwa. Jej chłopak, obecnie jej mąż, czyli Emil.
I Filip, czyli Neo. I oni grali sobie razem teamem, wpadali do nas, my wpadaliśmy do nich i Filip zawsze jak wpadał do nas, Filip był wtedy specem, w ogóle to był zwierzę od Desert Eagle. On po prostu wbijał, same heady walił z tego Desert Eagle, Digla tak zwanego. Tam się ludzie w ogóle pruli, że on cheatuje, coś tam. Myśmy mówili, nie, synu, nie podskakuj. To byśmy mieli admina, więc to w ogóle było rządzenie tymi dzieciakami na serwerze, rozstawianie po kątach, pan admin, wiesz, tutaj. Tak? Powiedz jeszcze słowo, bam. I mówi, że ci przeszła buta po pierwszych latach w gamblerze, tak? No przepraszam, ale sami się podłożyłeś. Nie powiedziałem, że przeszła. Że miałeś mało lat, że chwila, trzeba moment, się moment, nauczyć. Ale to jeszcze cały czas jestem w wieku lat 24, jeszcze mam prawo popełniać błędy. Mnie ja się to zlewa, słuchaj. Będę popełniał te błędy jeszcze pewnie do końca życia, ale mam nadzieję, że się jednak trochę zmieniłem w stosunku do ludzi, nawet wiesz, w porównaniu z tym, co było kilka lat temu. No ale nie, no ale to było, wiesz, friendly, to absolutnie nie, tam trochę złośliwości, inaczej. Myśmy tam niszczyli buców. Jak ktoś wbijał i był hamkiem, to po prostu dostawał lepiej, ale to nie było tak, że myśmy się tam, wiesz, dziećmi pomiatali i żeśmy nie dawali żyć. Nie, absolutnie, to było bardzo kulturalne w ogóle towarzystwo, bardzo fajnie się grało wtedy w tego Huntera. Więc nie, to Filip szkolił nas, a nie, jak, to on był moim szkoleniowcem i to on mnie bił, a nie jego. No mordo, jak się udało, jak się grało przeciwko niemu i udało się go sfragować, to było święto. Dobrze, absolutnie nie chciałem w ogóle. Pozdrawiam cię, Filip. Filip chyba teraz jest w Japonii w ogóle, jak nagrywamy, zdaje się, że widziałem jego zdjęcia. Wyjechał jakoś, wiesz, no on jest teraz tak, zdaje się, że Honoris, czyli ich team, tak, zakończył działalność i to ostatnio dokładnie jakoś w zeszłym miesiącu chyba. Tak, Honoris dopiero co się rozwiązało. Mogą się skleić różne rzeczy. Zresztą nie wiem, czy całkowicie, chyba całkowicie, nie, ale to jest ostatnio jakoś świeża historia. To 2020, ale sprawdzę. Nie, to 2020 to założyli ewentualnie Honoris. To w drugą stronę. Bankowo, stary, tak, nie, to ja wiem na pewno. Dobrze, słuchaj, jesteś tutaj absolutnie ekspertem, jeżeli chodzi o e-sport. Tak, to znaczy, no nie ekspertem, bo wiesz, ta moja znajomość e-sportu się bardzo zluzowała, bo to jest tak, że wiesz, jak jesteś bliżej, bo masz zajęcie, to robisz. Jak jesteś dalej, to się od razu jakby luzuje. Ale na pewno Honoris jeszcze istniało w zeszłym roku, to na 100%. W każdym razie, long story short, bo coś było a propos tego Honoris, Filipa. Dobra, zostawmy temat. Tak, szkoleniowcem nie zostałeś. Powiedziałem to oczywiście zaczepnie, chciałem ten epizod w każdym razie wyciągnąć. Tym bardziej, że przed nami duża część twojej kariery. Hyper. I tu bym zaczął dociekliwym, przypomnę, albo wręcz no, powiem tę historię, że kiedyś, ja pamiętam do tej pory, byłem dzieciątkiem maleńkim i właśnie na jakimś mini czy zigzapie, przepraszam, tak to się nazywało, że sobie wynotowałem, pojawiają się recenzje. To jest jedno i to samo, bo mini zamieniało się w zigzapa. Słuchaj, to było kilka nazw tego samego kanału, w tym Hyper, bo to było jedno pasmo, które było współdzielone przez kilka różnych jakby, znaczy jeden kanał współdzielony przez różne pasma programowe, tak to się ładnie nazywało. No i na początku był przede wszystkim Minimax, tak? Czyli słynna rybka poszła spać, na której wychowały się już teraz całe pokolenie się wychowało i to potomków moich przyjaciół i kolegów z pracy już tak zanim naprawdę. Baby Shark to była największa w ogóle, nastał to była największa ikona świata morskiego. Co? No ta rybka śpiąca. Rybka poszła spać, tak? No więc rybka poszła spać przez całe lata, potem tam się pozmieniało, jakieś tam właśnie były próby zreanimowania tego już wtedy umierającego zombiaczka. A myśmy sobie zawsze tak byli po tej 8, potem po 8.30, potem po 9, potem po 9.30, a na koniec chyba po 10 się zaczyna Hyper. Tak tam zmniejszali to pasmo, aż nas w końcu zczapowała pani Marta, kijej w oko. Kim była pani Marta? Pani Marta była dyrektor programową, która przyszła na świeżo wtedy zajmować się pasmami właśnie tymi młodzieżowymi i na dzień dobry powiedziała na spotkaniu, że ona gier nie lubi, się nie interesuje, więc na starcie już widzieliśmy, że jest słaby już. A to było w 2012, a jesteśmy w 2006, kiedy to się zaczyna w ogóle ta piękna historia. Czy piękna? To jest pytanie podstawowe. To znaczy, ja pamiętam naszą rozmowę na Game Industry Conference. Wiem, uczyniła cię na pewno rozpoznawalnym w ogóle w środowisku, bez wątpienia. To jest kamień węgielny twojej w ogóle sławy. Nie w środowisku, tylko właśnie już poza środowiskiem, bo w środowisku to jednak praca w... Stary, no gambler w środowisku to jednak była nobilitacja, stara gwarda. Masz rację. Wiesz co, ja w ogóle na to ja patrzę troszkę przez gamblera, oczy oczęta dziecka, które no, dla ciebie tak, bo ty żeś się właśnie, bo to jest to inne, to jest to co ostatnio
zapomniałem Tomek, ale jak ma na nazwisko, to sobie nie przypomnę, ale kolega z branży nazwał to pokolenie Hypera. I to jest bardzo ładne Hypera. Określenie, bo to jest określenie, które zawiera w sobie wszystkie możliwe wieki. I to wcale nie jest pokolenie wiekowe, że to, wiesz, to jest cała ta, ta od dzieci, które oglądały mnie do... kiedy rodzice nie pozwolili, wiesz, nie patrzyli przez ludzi, mnie, nas, bo to nie byłem ja sam, tak? Pamiętaj, że ten program był, który robiłem, dopiero później się zaczęły solo. Esport właściwie to był taki mój główny solowy program, a review robiłem z Miłoszem i to też nie wolno zapominać o Miłoszu, który był jednak, no, bez niego by ten program nie istniał. No, więc, ale to pokolenie to były i dzieci, i ludzie, to zawsze to Karolina, pozdrawiam cię serdecznie. Asystentka jednego z absolutnych rządzących tą branżą w Polsce, wraz z mężem oglądała mnie do poduszki. I mi opowiedziała właśnie, że słuchaj, myśmy już godzina 10, review terytory do łóżka z mężem i siedzimy i oglądamy Tadeusza z Miłoszem. I tak z jednej strony wow, ale super, a z drugiej strony so freaking awkward, że siedziałem z kogoś w łóżku w ogóle. Także tak to wyglądało. Słuchaj, no teraz mi sprzedajesz naprawdę dużo bardzo ciepłych historii. Ja też mam bardzo ciepłe wspomnienia z Hyperem, ale muszę nawiązać do tego spotkania. Kilka lat temu widzieliśmy się na fajce na Game Industry Conference i powiedziałeś rozbrajająco szczerze, w co ja nie mogłem uwierzyć, że tak naprawdę FOPA to jest pierwsza praca w mediach takich wizualnych, której ty się nie wstydzisz. Strasznie wstydzę Hypera. Dlaczego? Esportu mniej. Esport był spoko. Esport był takim okej programem o esporcie. Parę osób się z niego dowiedziało o Lidze Legend. Aha. Słuchaj, bo a nie masz tak, że jak patrzysz na swoje, no to żeśmy zaczęli o tych tekstach Gamblera, że jak je czytam, to jednak troszkę żenia, no to jest to samo. Jak ja patrzę na to, myśmy małpowali, jak ja się zapalałem, jak się tam ekscytowałem, Tadziu Podnietek przecież, to miałem taką krzywę przez lata. A propos ADHD, nie? Rozmawialiśmy też o ADHD. Za dużo, słuchaj, nawiązujemy do naszych zakulisowych rozmów. Odnoszę wrażenie. Słuchaj, ja podejrzewam, że mam ADHD tak bankowo. Tak. Jakbym się zbadał, to by pewnie wyszło, że mam ADHD. Nie chcę się badać, dlatego że wszyscy mają ADHD. Ja nie chcę mieć ADHD. Ktoś to bardzo mało elitystyczne. Właśnie, wiesz. Ale z drugiej strony to już nie jest ADHD fajna choroba. Uwielbiają rozmawiać o ADHD. Słuchaj, podczas Digital Dragons. Bo to jest ich jazda na ADHD. Godzinną rozmowę z gościem od Kariona. Naprawdę. W sensie z Krzysiem? I tak. Z Krzysiem. Pozdrawiamy Krzysia. Pozdrawiamy Krzysia. Dzisiaj będzie dzień ten. My wszyscy w tej branży jesteśmy neurodivergent. Wszyscy jesteśmy ze spektrum. Mało znamy osób, które... Znaczy inaczej, każdy jest ze spektrum w jakimś stopniu. Nie ma ludzi normalnych, tylko nam się, niektórym się wydaje, że są... True, tylko ta branża jest trapiona... Nie mówię o branży, mówię szeroko o ludzkości. Nie ma czegoś jak norma. Wiesz co, ale pokuszę się o stwierdzenie, na to są badania, że w branżach artystycznych, a mimo wszystko za taką game dev należy przecież uznać, no ta skala jest większa. Są wrażliwcy. Są ludzie, wiesz co, bo to jest branża, która ściąga ludzi, którzy myślą, którzy mają refleksję. Mi się ostatnio bardzo podobało, miałem taką rozmowę z pewną panią, bardzo fajną i właśnie to jest kwestia tego, że niektórzy ludzie, wszyscy myślimy. To nie jest prawda, że ludzie nie myślą, wszyscy myślimy, wiadomo, że wszyscy myślą, tylko niektórzy mają refleksję i potrafią się zastanowić nad tym, o czym myślą. Co jest przekleństwem absolutnym, bo nie ma nic gorszego, w ogóle to też kolejna zajebista rzecz, którą ostatnio usłyszałem, że nie ma gorszego narkotyku niż myślenie. To jest najgorszy drug, bo masz go cały czas, jest super dostępny, a jednocześnie jest strasznie uzależniający. I to nauk, z którego trudno zrezygnować, prawda? I jest z niego bardzo ciężko zrezygnować, no bo co, no kurde, przestaniesz myśleć, przestaniesz mieć refleksję. Słuchaj, więc... jakbym dalej pracował w newsroomie, to byłoby to wykonalne. Nie, bo ty po pracy będziesz to miał refleksję na temat swojej pracy i będziesz myślał o tym, jaki jestem nieszczęśliwy. Wiesz, łatwo jest nie myśleć o czymś takim i sobie pracować w newsroomie. To wtedy to jest spoko, ale... No, ale dobra, powiedzmy, że rzeczywiście ta branża ściąga ludzi, którzy mają refleksję w sobie i myślą nad tym, co myślą i co mówią. Myślą o tym, co myślą. To jest chyba całkiem niezłe hasło. Prawda, nawet sentencjonalny bym rzekł. Tak, głęboko. Ale muszę troszeczkę, słuchaj, skręcić w inną stronę, mianowicie... Proszę bardzo. Tak sobie teraz myślę, wspomniałeś o tej pani Marcie, dobrze sobie zanotowałem. Jestem przepocony oczywiście, że no, widać. Nie wiem, czy to w takim razie światła, czy po prostu temperatura rozmowy rośnie. Tak będę jest taka szansa. Żeby nie było widać? Żeby nie może ja cię nie, no przestań, każdy się poci, ale, nie? Wróćmy, słuchaj, do tejże pani Marty i może do tego w ogóle, jak wyglądało wówczas w myśleniu producentów, osób decyzyjnych, no ludzi, którzy są rozgrywającymi, jeżeli chodzi o media. Myślenie o grach wideo. Nie było gier. Nie było gier. Nie było gier. Nie było, to jest 2012 rok i cały czas w szerokim pojęciu. Słuchaj, jest konkretna cezura czasowa, która w Polsce zmieniła wszystko. Jest to, właśnie mamy rocznicę.
Premiera gry Wiedźmin, no stary, no taka jest prawda. Wiedźmin 3, dodajmy, tak? Wiedźmin 3. Nie, jest, polska growa dzieli się na czasy przed Wiedźminem i Dying Lightem, który wyszedł wtedy też przecież jednocześnie, tylko Dying Light nie jest tym... Był gigantycznym sukcesem dla branży, był gigantycznym sukcesem dla Techlandu. Uważam, że nagrodę za Best Ongoing Game, którą zebrał w tym roku, w sumie zasłużenie. Podczas Digital Dragons Awards. Tak, zebrał Cyberpunk. Czekaj, czy zasłużonym jest dawanie dla Best Ongoing Game nagrody dla gry, tak, która... dlatego, że ta gra została wyciągnięta z syfu i rzeczywiście wyciągnęli ją tak, że ma teraz większość... Mimo wszystko uważam, że na przykład twórcy Glory Victis, którzy ją tworzyli 12 lat, którzy byli w stanie zbudować studio, wziąć tak, projekty, też zbudować tak, się. Ale poczekaj, ja nie powiedziałem, że CD Projekt był grą, która najbardziej zasłużyła. Nie, mówię, że zasłużył, tak? Natomiast uważam, że jeżeli jest jedna gra, która zasłużyła na taką nagrodę, to jest to pierwszy Dying Light. Bo to jest gra globalna, tak, o gigantycznej skali, która jest od lat utrzymywana na najwyższym możliwym poziomie. Teraz trochę mniej, no bo wyszła dwójka, wiadomo, ale przez lata była utrzymywana. 5 lat ciągłego wsparcia. I to fantastyczny, naprawdę, to jest w skali świata nie znam gry, która nie jest game as a service. Która jest, skupujesz ją raz i potem tak naprawdę nie masz żadnych mikropłatności, bo tam były chyba, nie wiem, czy tam w końcu prowadzili jakieś mikropłatności w ogóle. W Dying Light? No nie, nic. Nie, wiesz co, w Dying Light pojawiły nawet się takie płatne DLC-ki, no wiesz, miałeś na przykład, kolaborację z Rustem, z Left 4 Deadem i... Ale to było płatne? Wiesz co... Bo chyba mi się wydaje, że to wchodziło być, jako... Albo mogły to być eventy, na pewno Hellraid, dodatek fabularny. Nie, fabularny, tak, i znowu, jak jesteśmy przy fabularnych dodatkach, to Hellraid to jest, wiesz, no to jest w ogóle fajna historia, bo to była gra, która miała powstać, która nie powstała. Bogu dzięki, bo ona nie była dobra, ale jako dodatek do Dying Lighta jest super pomysłem. I bardzo fajnie, że miała możliwość wyjścia na rynek. Mamy The Following, który jest jednym z w ogóle lepszych DLC, jakie kiedykolwiek powstały do jakiejkolwiek gry. Absolutnie na poziomie jakościowym Serca z Kamienia i... Ale o mniejszej skali, a wydaje mi się, że odbiorcy też czegoś innego Following? O małej jest, mówisz o Followingu, o nie followingu, o Hellraidzie. A ja o samochodami, Mea z nową Maxima, oczywiście, tak. No. Więc tam mówię, tam było bardzo dużo fajnych rzeczy i dlatego zawsze uważałem, że Dying Light zasługuje właśnie na to. No tak, i to też stało się poniekąd organicznie, przecież nikt nie planował tak długiego wsparcia, natomiast byli w stanie i są dalej. Ale wróćmy stanie... do swojego pytania, bo ci całkowicie zderejlowali. Tak, media jak pojmowały w ogóle gry wideo. Bardzo mi się podoba w ogóle, Tadeuszu, że też redagujesz tę rozmowę trochę. Mordo, no. No jednak się nie da starego psa starych sztuczek oduczyć, że tak strawestuje popularne powiedzonko. Jak wyglądały realia telewizyjne wtedy, kiedy pracowałeś w Hyperze i wtedy, kiedy wchodziłeś do FOPy? Bo to są faktycznie dwa niesamowite okresy. FOPa w ogóle była robiona już... znaczy FOPa nie była pierwszym programem w Polsacie, tylko pierwsze było Déjà Vu, a dopiero potem była FOPa. Tak. I Déjà Vu było takim naszym test drive'em z Radkiem, bo ono już było Radek robione... Radek miał mistrza gry chyba jeszcze. Radek jednocześnie robił mistrza gry solo. To jest jego, tak, jego to autorskie. Wiem. Też świetny program. To ja zawsze powtarzałem, że jak kochałem plany w Hyperze, które żeśmy robili z Michałem Glockiem, tak naprawdę to był Michał Glock, Konrad Milnicki, czyli nasz operator, Michał, czyli nasz producent, reżyser, Tomek Kreczmar, który tam był jako Tomek Kreczmar wydawca, szef, wiesz, wielki bonzo. Aczkolwiek czasem na nagrania nie bardzo rzadko mu się zdarzało, ale czasem nie przychodził. Ale to jakby Tomek zawsze był ten. No i oczywiście ja z Miłoszem. Więc tak naprawdę rewiu to robiły owoc 4-5 osób. Paru no, osób. Tak, na dobrą sprawę. I to było zawsze taka partyzancka robota. Znaczy był jeden moment, kiedy mieliśmy studio wynajmowane od Kanal Plusu, to było na samym początku. Bo w ogóle musicie wiedzieć, że wszystkie takie spółki producenckie, to nie jest tak, że jak pracujesz dla Polsatu, Hyper, coś tam, to... oni ci wszystko dają. Nie, to jest deal, w którym ty masz jakiś budżet, bardzo często od nich nawet, który musisz jakby wydać na wynajęcie ekipy, studia. To się wszystko, to są ryczałtowe oczywiście jakieś rozliczenia, są tańsze dla tych spółek, które są bliżej tego obiektu. Ale nic się samo nie dzieje. Ale nic nie jest darmowe. To nie jest tak, że myśmy mieli studio, bo pracowaliśmy w Kanal Plusie. Nie, no myśmy już sobie musieli to studio zbudżetować, tak? Więc w pewnym momencie się okazało, zwłaszcza po przeniesieniu do nowej siedziby, tej, która jest teraz na Sobieskiego, ile pamiętam? Na Sobieskiego. Taki klocek fajny, bardzo ładny, z masą anten na dachu. Po przeniesieniu do tej siedziby nie mieliśmy pieniędzy, nie było pieniędzy na studio, więc żeśmy zaczęli robić wtedy to na korytarzu.
Zresztą były przepiękne miejscówki, więc to studio żeśmy sobie na korytarzu zbudowali takie, że wyglądało jak studio studio. Mhm. Ale to było na korytarzu i była słynna jazda pod tytułem jedzie pani sprzątająca. A my tam nagrywamy w holu w ogóle, tak? Nagrywamy program, nagle słychać cięcie, bo pani wyjechała czyścić. Beatlesi nagrywa, nie Beatlesi, Led Zeppelin potrafili nagrywać piosenki w windzie, więc myślę, że... Wiesz, no. To było pierwszą rzeczą. Potem żeśmy sobie znaleźli miejscówkę wynajmowaną od, Jezus Maria, to się nazywa... Przy regeneracji zaraz, jak masz regenerację, to tam jest takie, zaraz obok następne drzwi, to jest, nie pamiętam, jest jakaś coś z archiwum chyba filmowe tam jest. Warszawskie archiwum filmowe, mm-hmm. czy narodowe, coś takiego tam jest. No i oni tam też mają takie w ogóle przedziwne miejsce trochę z lat 60., 70., gdzie było mikrostudio, jakieś tam się robiło zdjęcia do castingów, tam byli aktorzy wywieszeni, wiesz, którzy tam się przewijali, to była absolutnie czołówka polska aktorstwa. I piosenkarzy, i piosenkarek, więc tam muzyka, wiesz, bardzo dziwne miejsce. No i myśmy tam podejmowali ściany z blue screena takiego, tak, który był w ogóle taką kredą, farbą wmalowany, że jak się dotknęło, to zostawało cię niebieskie, no tak jak kreda od grania w bilata. Mm-hmm. Jeszcze to były czasy w ogóle blue screena, a nie green screena. Myśmy grali na blue screenie tam wtedy, bo wiesz, że blue wiem, że zostało wyrzucone, dlatego że jest za dużo niebieskiego, ludzie mają zwykle za dużo na sobie niebieskiego, zielony rzadziej występuje. Tak mi się, z tego co pamiętam, takie jest tłumaczenie. Faktycznie tak, że... gadającą głową, gdybyś się ubrał na niebiesko. Tak, tak, ale robiliśmy takie rzeczy, tak? Byliśmy gadającymi głowami. Oczywiście, że jesteśmy tak stary, no jak możemy zrobić, że jesteśmy eterycznymi tymi, tylko ręce i ja ci się nie dziwię, tak jak klaunada też zawsze mnie słuchaj zajmowała, jak coś robię. Myśmy to lubili robić, no ja się trochę tego wstydzę, ale to było zabawne. Stary, ludzi to śmieszyło. Ja się tym żenuję, pewnie. Ale ja wiem, że ludzi to rozbawiało i że tam była wartość taka, wiesz, nie tylko merytoryczna, ale też entertainmentowa, taka rozrywkowa czysto. Po czym z tamtego miejsca, i to już był schybek zupełny, przenieśliśmy się do Michała Glocka mieszkania Michała Glocka, sorry, wyszło taki szyk zdania wyszedł. Mamy takie zdjęcie, które wraca do mnie w grudniu każdego roku, gdzie siedzimy całą ekipą, jeszcze przepraszam, bo zapomniałem o dziewczynach naszych makijażystkach jeszcze były. Alicja i kurde, zapomniałem, jak miała ta druga dziewczyna. Ale fopa. Strasznie fopa, no. Może w postprodukcji dodamy. Muszę zobaczyć na zdjęciu, strasznie dziwnie, przepraszam. Ale... Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Tylko to, że błagam o okulary, które będą rozpoznawały twarze, podawały imię, wiek, datę, kiedy żeście się spotkali, miejsce, w którym żeśmy się spotkali i sentyment do tej osoby czerwony, żółty, zielony. Na pewno, słuchaj. Mati, 2000 będzie... 18 pewnie? My się spotkaliśmy w 2018 dopiero? 19? Późno, bardzo, bardzo późno, bardzo późno. Dobra, niech będzie 18-17. Prawdopodobnie obstawiam PGA. Ja obstawiam PGA. Może wiesz, zielono. Nie jestem tego w stanie zlokalizować. Zielony. Mati zielony. Zielono. O kurczę, no to teraz się rumienię i zaraz poczekaj, bo może dojdziemy do końca programu i już będzie żółty na przykład, albo czerwony. W 2012, to jest data, po którą ja mogę sięgnąć, nie potrzebujesz okularów, rozstałeś się w ogóle z programem, opublikowałeś... Rozstałem się z mediami wtedy. I opublikowałeś oświadczenie. W grudniu nakręciliśmy ostatni odcinek Review Tory Tory. Wraz z jego publikacją zakończyła się moja wieloletnia współpraca z telewizją Hyper.pl. Z tego, co mi wiadomo, to telewizja Hyper.pl, Hyper Plus mocno się pozmienia w przyszłym roku. No oczywiście... Padła. Padła. Ten temat został... To już był koniec, już tylko leciały rerun'y i tam nic już nowego nie powstało. Ale ty przechodzisz wówczas na drugą stronę barykady. Tak i to będzie trochę pytanie bardziej skomplikowane, ale przechodzisz w 2013 w czerwcu do Riota. I to nie jest jeszcze ten Riot, który ma taki medialny bagaż jak teraz, bo od 2018 nasi widzowie, widzki mogą nie wiedzieć, ale no, zostaliśmy jako branża skonfrontowani z wynikami dziennikarskiego śledztwa, z którego wynikło, że rzeczywiście dochodziło w Riot Games do systemowego seksizmu oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Całkiem niedawno, bo w maju 1500 pracownic Riota i kilkaset Activision Blizzard wywalczyło 100 milionów dolarów odszkodowania. Natomiast wtedy no, była to firma przede wszystkim znana z niesamowitą zajawką, jaką jest i był LOL. No i ty tego LOLa rzeczywiście kochasz. Nawet parę razy u ciebie na telewizorze widziałem rozgrywki. To nie jest pizza na wodę, fotomontaż. To nie, jest ja oglądam. Teraz nie oglądałem finału, bo grały Chiny z Chinami, więc stwierdziłem fuck it. No, właściwie tak. I słuchaj, przyznajesz w Poligami w cyklu POW się nazywało Pytaj o wszystko, kiedyś coś takiego, że Riot sam o ciebie zabiegał. I teraz dumam. Bo jest faktycznie synergia wielu czynników. Właściwy człowiek, zdaje się, idzie na właściwe miejsce. Dlaczego twoja przygoda tam trwała tylko 5 miesięcy? Nie wiem.
Bo nigdy mi nie powiedziano. Nie przedłużyli ze mną. Mam swoje podejrzenia, całą masę. Parę rzeczy wiem, ale dokładnego powodu nie znam, bo nigdy mi nie powiedziano. Po prostu w środę pewnego dnia, zaraz po PGA to było, wkrótko po PGA, więc pewnie PGA też tam się jakoś musiało przyczynić. Mam też, dochodziły do mnie jakieś tam feedbacki, które były swoją drogą akurat dosyć kosmiczne, więc tam. Ale powiedziałem, wziął mnie mój menadżer z osobą, która mnie tam zresztą ściągała i powiedzieli, tak w ogóle z Niemca, chodź tutaj, bo musimy z tobą pogadać. Ja w ogóle wziąłem sobie zeszycik, myślałem, że jakiś briefing, a mimo do widzenia. Jutro rano musisz zabrać rzeczy. I tyle. Tak się skończyła moja historia z Riotem. Nie wiem absolutnie nic. Próbowałem się dowiedzieć później wielokrotnie. Nikt nie chciał mi nic powiedzieć. A jakie masz te podejrzenia? Po pierwsze, stay humble, to nie do końca byłem ja. Ale to też nie dlatego, że ja nie byłem humble, tylko dlatego, że byłem po prostu w tym momencie w absolutnym szczycie mojej medialnej rozpoznawalności. Byłem po prowadzeniu IEM Katowice pierwszego. Byłem shoutcasterem Lola. Czy komentatorem Lola. Blisko współpracowałem wtedy z ESL-em. Byłem po programie świeżo, tak, czyli po Hyperze. W naturalny sposób nie do końca byłem takim, że wiesz, że no nie, no byłem osobowością jakąś tam, tak? Więc podejrzewam, że to mi na pewno nie pomogło. Do tego nałożyła się taka sytuacja, nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno jedna z osób, jak tam są przeprowadzane wywiady, jak się rekrutujesz, to wszyscy muszą dać okejkę, podobno jedna osoba nie dała mi tej okejki i warunkowo mnie przepchnięto, bo to byłem ja. I po prostu po tych 5 miesiącach, jeszcze właśnie po PGA, gdzie ta osoba akurat też ze mną pracowała, ta osoba wykorzystała ponoć tę okazję, żeby mnie wyszukać. A jeszcze do tego się dołożyła akcja z Imbą słynna, która na pewno zaważyła, bo wiem, że zaważyła, że na mnie. To był pierwsza moja taka styczność z hejtem zorganizowanym, bo mnie tam po prostu wtedy na mnie napuścił typek, streamer nie tylko na mnie, ale też na technika z Riota i jego żonę, napuścił swoich widzów. To był patostreamer, jeden z pierwszych polskich patostreamerów, takich naprawdę niefajna postać. Myśmy go próbowali zreformować, ja z nim rozmawiałem, to on wszystkie te rozmowy ze Skype'a jeszcze wtedy w ogóle upublicznił. Tam nie było nic, z czego ja się mogłem wstydzić, więc jakby wiesz, no, przyjąłem, ale na pewno ten szum dookoła tego i moje z nim starcie, on był wtedy największym polskim streamerem. To na pewno wiesz, jak no, community manager, który jest w konflikcie z największym polskim streamerem, mimo tego, że ten największy polski streamer to był taki na dzisiejsze Nitro, którego zczapowali całkowicie z Riota, tak? W sensie został wywalony z klienta do tego stopnia, że nie może odpalić żadnej gry. Nawet polityk nie był przeciwko toksycznym zachowaniom. Była. Oczywiście, że była. Znaczy, mnie to jest mój jedyny żal, ale to też wiesz, inna firma absolutnie niż teraz. Nie ma o czym też mówić, ale jedyny mój żal był taki, że mi nie powiedziano, o co chodzi, a mówiono ludziom, którzy dostawali bany. Bo wtedy już była absolutnie polityka. W ogóle wtedy już szedłem do Riota po obejrzeniu takiego materiału godzinnego o tym, jak powstaje toksyczność, który robił psycholog behawioralny, który pracował wtedy, profesor Light się nazywał, jest to teraz na YouTubie. Profesor Light, MIT, Toxicity, trzeba zgooglować mniej więcej coś takiego. To jest taki chyba godzinny wykład o tym, jak Riot postrzega toksyczność, jak ona się buduje i w jaki sposób oni jej przeciwdziałają. I absolutnie te mechaniki były wprowadzane, są wprowadzane i one działają, tylko trzeba z nich korzystać, czyli na przykład miutowanie czata. Tak? To nie jest prawda, że w tę grę wchodzisz i dostajesz od razu gwałtem matki, za przeproszeniem, tak? I o tym, że twoją mamę, cała grupa dziesięciolatków, z którymi grasz, dziewięciu, będzie hendożyć. To tak nie jest wcale. Robisz klik, klik, klik i nikt się do ciebie nie odzywa. Możesz grać, możesz się kontaktować z innymi graczami, cały system pingów, co też właśnie było wprowadzone po to, żeby ukrócić kontakt pomiędzy ludźmi, bo z tego się bierze toksyczność. Bo strasznie, to jest bardzo przemyślony produkt i też wiesz, ja strasznie, wracamy do tego, że trzeba kochać wszystkie gry. Nie znoszę takiego, wiesz, rzucania, ale to najbardziej toksyczna gra na świecie. Niech sobie ludzie zobaczą, jak wygląda czat w takim byle strzelaninie wojskowej. W Battlefieldzie, jak jest czat, tak? Jak w Battlefieldzie był czat, to ten czat to był najgorszy ściek, jaki istniał. Co drugie słowo leciało, za przeproszeniem, czarno. Strasznie nie lubię używać takich słów, się zdrygam od razu przy nich. Ale co drugie słowo było czarno, 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 fagot, 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 fagot. Tam to leci non-stop. Zrobisz coś takiego w kliencie Riotu, to drugim wyleci ci z autobana dostaniesz tam przecież. Także to nie. I już wtedy, w 2013, nie zapomnę najcudowniejsza historia. Kacper, pozdrawiam cię, to o tobie. Miałem takiego, tak zwanego mojego synka.
Był taki chłopak, który... On z kolegami byli tak, ponieważ byli ode mnie młodsi o 20 lat, czy coś takiego. Mieli wtedy chyba z 15-16 lat, a ja już byłem tam tym 30-latkiem, paro, 30-parolatkiem. Gdzieś żeśmy zagrali razem w Lola. Z randoma, w sensie wrzuciło nas, zmaczowało nas w grze. Zaczęliśmy gadać, zorientowaliśmy się, że Polacy. Zaczęliśmy grać razem. Z tego się zrobiła taka w sumie przyjaźń. Mówię, taki bardzo też... Oni mieli do mnie taki bardzo... tatusiowe podejście, w sensie, ponieważ wiedzieli, że jestem stary dziadów, gdy wiesz, słynne było: Tadziu, a ile ty masz lat? No, 35, o kurwa, to ty jesteś tylko rok młodszy od mojego ojca, nie? A od matki starszy, więc wiesz. No i jest taka akcja, że Kacper do mnie przychodzi i mówi: Tadziu, bo dostałem bana niesłusznie. Ja się pytam: Kacper, ale co, pyskowałeś komuś? Nie, nic w ogóle, zero tam rozmów na czatku, nic. Ja mówię: no dobra, stary, no to pomogę. Poszedłem do mojego kolegi Matiego też, Mateusza Skotarskiego, pozdrawiam strasznie serdecznie. Mówię: Mateusz był w behaviorze, czyli w takim dziale zajmującym się właśnie kontaktami z ludźmi, którzy dostali bany. I mówię: słuchaj, to sprawa, czy moglibyśmy sprawdzić? Bo jest taka opcja, że możesz sobie sprawdzić z dowolnej gry. Korzystałeś pozycję. Znaczy, nie było nielegalne, stary. No przecież wiem. W sensie, no, wiesz, człowiek, też członek community, to dla wielu osób tak robiłem, się pytałem właśnie, jakby wiesz, tam z community, jak przychodzili. No i zwykle rozmowa wyglądała tak samo, wiesz, sprawdzasz logi. Your mother, I'm gonna rape your mother. Aj, mówię. Zobaczyłem ją, to jest tak, no dobra, okej. Okay. I wracam do Kacper. Typie, wsadziłeś mnie właśnie na niezłą bombę, tę niezłą minę, no to proszę cię bardzo, to uważasz, że tak się mówi do matki twojego kolegi z gry, którego nigdy w życiu więcej nie zobaczysz? Więc jakby mówię ci, to już było wtedy bardzo mocno zaawansowane, te systemy były rozwijane przez następnych 10 lat, teraz dalej są rozwijane. Moim zdaniem ta gra wcale nie jest tak toksyczna, jak się uważa. Okej, to zapytam cię od razu, może w takim razie spróbujmy to jakoś skondensować i wyjść z jakimś wnioskiem. Przyznam szczerze, że bardzo mnie to interesuje też prywatnie, gdzie właściwie powinna być granica ingerencji de facto cenzorskich wypowiedzi różnych graczy, bo przecież są słowa, których nie użyjesz. No między innymi w Polsce nie możemy... Chyba imienia Janusz na przykład w bardzo wielu grach. Bo jest anus w środku. Bo jest anus w środku, tak, dokładnie. Znaczy to jest, wiesz, to jest śmieszek taki, który wynika z angielszczyzny i z tego, że akurat to słowo ma pecha, nie? To tutaj wkraczamy w ogóle na teren wychowywania społeczeństwa, kwestii cenzury, kwestii no, generalnie jakiejś inżynierii społecznej. Powiedziałbym, że nie. Jesteśmy na etapie empatii, to znaczy rozmawiamy w tym momencie o tym, jakim językiem porozumiewać się, żebyśmy mogli skupić się na grze, na rozrywce, a nie dostawać no, coś znacznie gorszego niż frak. Znaczy, a to teraz mówisz, gry. Co ja uważam, czy co powinniśmy implementować, czy w jaki sposób? Bo jakby, jesteś obserwatorem gry sieciowych, pracowałeś przy nich, wydaje co się... Co ja uważam, tak? Uważam, że... Ale to jest, wiesz, to jest niestety cecha ludzka i troszeczkę też nasz drive. Ja nie mam w sobie ambicji do bycia najlepszym. Ja nie jestem typem e-sportowca, rozumiem, że są tacy ludzie. Jeżeli ja mógłbym coś poradzić ludziom, to poradzić przede wszystkim tym 99,99% ludzi, którzy grają w gry, nie jesteście i nigdy nie będziecie e-sportowcami. Spalanie swoich emocji, spalanie emocji innych, bycie toksycznym de facto, tak? Bo wyrzucanie tych emocji na innych to jest właśnie przyczyna toksyczności. Nie ma żadnego sensu, jest kontrproduktywne. I to jest, to tak z samolubnego punktu widzenia, przestańcie być tacy toksyczni. Przestańcie być toksyczni, bo i to jest rzecz, której się nauczyłem też właśnie od Lighta. Toksyczność, inaczej, jak sądzisz, jaki skutek ma, jak gramy razem w League of Legends albo w Counter-Strike'a i ja ci napiszę: gównianie grasz. Czy A, dzięki temu zmobilizuję się, wezmę się w sobie, pomyślę, dostałem super feedback, wezmę tutaj teraz, pokażę swoją najlepszą stronę. Czy jest to kolejny kamyczek, który osobie, której i tak już nie idzie w tym momencie, jeszcze bardziej to zryjebanie i się jeszcze bardziej sfrustruje i bardziej zdenerwuje. Czyli jak ty chcesz wygrać w grę, to twoje napisanie komuś, że słabo gra, na koniec sprawi, że w tych 100% przypadków będziesz miał większość wygranych, czy będziesz miał większość przegranych na skutek tego? Zmobilizujesz gościa do tego, żeby grał lepiej, czy może wręcz przeciwnie? No i to jest jakby z samolubnego punktu widzenia nie opłaca się nie być altruistycznym i
i pozytywnym dla innych. Problem jest taki, że patrzysz na tych odbiorców jako na pragmatyków, którzy starają się zwiększyć swoje szanse. Tymczasem ale mamy tak przecież jest, badania stary, na temat nie, hejtu. Stary, ale grają ludzie po to, żeby wygrać. Tak, ale mamy pewne badania na temat hejtu, które no, sugerują, że to nie są racjonalne przesłanki, które nimi kierują, tylko chęć albo kompensacji sobie osobistych niepowodzeń, albo wręcz zbudowania pewnej wspólnoty na nienawiści. Tak. I to mi się. And that's not cool. No, ja oczywiście, takich że rzeczy nie. Nie znoszę, nigdy tak nie byłem. Dlatego też wiesz co, no, pomijając to ten mój kamień węgielny, co się śmieje z tym Atari, to ja zawsze uważałem, że. Dobra, był moment, kiedy troszeczkę byłem PC Master Race, ale to mi bardzo szybko. Znaczy inaczej, momentem przełomowym, znaczy konsole lubiłem zawsze i zawsze grałem na konsolach, więc nigdy nie miałem tak, że. Konsolowcy to są debile i należy nimi gardzić. Zawsze miałem poczucie lekkiej wyższości ze względu, że gram na PC, dlatego że obiektywnie rzecz biorąc to jest superior gaming tool, po prostu, bo jest mocniejszy tylko i możesz w nim wymienić części. No, dude, no gram zawodowo, nie zawodowo, ale para zawodowo w gry. Jak mam do wyboru skończyć grę FPP na padzie, bo muszę ją skończyć do pracy, albo skończyć tę samą grę na myszy i klawiaturze i jestem równie dobry w jednym i w drugim, to szybciej to zrobię na myszy i klawiaturze. End of story. Bo to jest wydajniejsza metoda grania. Komputery mają mocniejsze karty graficzne, więcej RAMu, no wiesz, nie ma dyskusji. Wiem, że jest ciężej odpalić grę i trzeba ją konfigurować, ale na końcu dla prosa, który zaczyna od tego, że wchodzi do opcji, a nie do gry, to nie ma znaczenia. Liczy się końcowy efekt i tutaj pecety zawsze będą wygrywały po prostu. Znaczy nie zawsze, bo zawsze jest ten moment, kiedy wychodzi nowa generacja i wtedy pecety są powiedzmy, że na równi albo czasem troszeczkę z tyłu. A to się też bardzo pozmieniało, ale tak naprawdę od 2007 roku, kiedy wyszła siódma generacja konsol, czyli PlayStation 3 i Xbox 360 i się okazało, widzę, że się nerwowo patrzysz, chcesz robić przerwę. Nie, dlaczego? Bo tak, że się nerwowo spojrzał, tak jak myślałem, że coś tutaj musimy. A dobra, wracając. Jak wyszła ta generacja, to skończyło się. Jakby już nie było tego, że są gry na peceta i na konsole. Były przede wszystkim gry wtedy głównie na konsole, więc ja w ogóle też musiałem się przestawić na gry konsolowe w Review Territory i zacząć gadać i o jednych i o drugich, bo nie było możliwości, żeby gadać, żeby wypełnić program tylko i wyłącznie grami pecetowymi, bo już nie było tylko pecetowych gier. Albo było ich super mało, a AAA-ów w ogóle. To już zawsze wychodziła konsola i pecet jednocześnie, albo konsola i pecet miał gorszą wersję, wiesz, tam się różne rzeczy działy w tamtych czasach. To się później wyrównało i te pecety wróciły do łask, ale ja od bardzo dawna nie mam w sobie plemienności i bardzo unikam plemienności. Nie znoszę plemienności w ogóle. Tak? Z niej wynika strasznie dużo właśnie. Ten hejt, tak, to się bierze z tego, że my musimy bronić każdego swojego plemienia. Musimy bronić plemienia PlayStation, musimy bronić plemienia Zeldy, musimy bronić plemienia Star Wars, musimy bronić plemienia. Wszystko musi być plemiennością i wszystko musi być, wiesz, tak? Lubię Gwiezdne Wojny. A to znaczy, że nie lubisz Star Treka i cały. No nie. Lubię to i to i to. No, ja nie wiem, może ja się zamieniam w hipisa po prostu, ale nie, bo z drugiej strony od roku jestem bardzo mocno militarnie zaktywizowany, tak? W sensie od 4 lutego. 24 lutego zeszłego roku. A co to znaczy, że jesteś zaktywizowany militarnie? To znaczy, że w życiu nie sądziłem, że będę prowojenny w jakikolwiek sposób. A jestem teraz prowojenny, oczywiście po stronie Ukrainy twardo, ale uważam, że jedynym rozwiązaniem obecnego konfliktu to nie jest, wiesz, pistox, tylko wypieprzać z Ukrainy do story. Nie ma innego rozwiązania. Amen. I tutaj widzisz, po raz kolejny ci muszę przytaknąć i uchylić kapelusza, nic dodać. Nigdy też nie sądziłem, że wzbudzą się we mnie uczucia nie tyle co nacjonalistyczne, co przeciwko jakiejś nacji, a wzbudziły się. Nie umiem w tym momencie znaleźć sobie sympatii dla Rosjan jako obywateli tego kraju. Nie przemawiają do mnie tłumaczenia, że przecież oni nie wiedzą, mają zryte bańki przez ten. Nie. Tam jest bardzo duża część ludzi, którzy wiedzą i wspierają. Wiesz co, chyba trochę wszyscy ulegliśmy temu myśleniu, zresztą niemieckiemu poniekąd, że angażując ich w światowy handel i też wpuszczając ich do globalnej popkultury i ich do globalnej popkultury, bo wiesz, żyjąc na tym łez-padole lat 32, wiedząc, że dorosło pokolenie, które korzysta z Netflixa, korzysta z HBO, korzysta ze Steama. To są ci, którzy teraz jeżdżą na wojnę i strzelają do Ukraińców. Jak? Jak to jest możliwe, że wiesz... Tworzyliśmy kulturę. No więc to jest, ale to już wiesz, to już wracamy w tym momencie na tę grubą politykę, proponuję, żebyśmy dobra, ten temat zostawili. Dobra, urwimy to, ponieważ mam wątek osobisty, którym chciał zakończyć temat twojej przygody w Riocie, bo nie jest tajemnicą, no zresztą jak rozmawiamy, to jesteś w przededniu wyjazdu do Berlina. No nie przededniu, bo się okazało, że dopiero we wtorek będę miał bilet. Aha. Nie, w ogóle ciężko strasznie dostać bilety, ale prawie. Prawie.
Zastanawia mnie, co musi czuć osoba, która z jednej strony zostaje, no Riot się z nią żegna w niefajnych okolicznościach, bo to nie są fajne okoliczności, jeżeli ktoś nie jest w stanie nawet wytłumaczyć twojego błędu, jeżeli musisz, wiesz, rozpuszczać wicie, żeby się dowiedzieć czegokolwiek, czuje, kiedy no, najbliższa mu osoba wyjeżdża do tejże firmy. Dumę i rozerwanie. Znaczy dumy nie czuję, bo ja nie umiem też, nie umiem się czuć, chociaż dumę też, bo ja tutaj do tego, ja uważam, że nie można się czuć, że duma jest takim pojęciem, które się wiąże z moimi osiągnięciami. To jest moja semantyka tego słowa, że tak powiem. Czyli wzięło się to z tego, czy jesteś w stanie być dumny z miejsca, w którym się urodziłeś. Ja mogę być szczęśliwy, że się gdzieś urodziłem i jestem szczęśliwy, że się urodziłem w Polsce, a nie gdzie indziej, bo Polska ma bardzo wiele zasad, ale nie umiem czuć dumy z tego, tak? W sensie to nie ja się przyczyniłem do sukcesu, braku sukcesu, czegokolwiek. Tak, mogłem się urodzić randomowo gdziekolwiek indziej. Więc jakby tę dumę czuję z własnych osiągnięć. Teraz kurde, bo urwa mi się wątek, przepraszam cię strasznie. Kim? Wyjeżdża do Kim? Berlina, czujesz dumę, tak, nie, i nie czuję dumy, czuję szczęście i to jest przede wszystkim, to jest moje, cały czas do teraz przede wszystkim jestem zajebiście szczęśliwy, że jej się to udało. Ja wiedziałem, że jej się to uda, bo wiedziałem, co ona umie i czego oni od niej będą oczekiwać, więc jakby mi się wydawało, że to jest absolutnie oczywiste. Tam największy problem to był nie, że ja nie dostałem pracy w Riocie, oczywiście, że jest zazdroszczę, no po ludzku jest zazdroszczę, kochanie, sama o tym wiesz, że ci zazdroszczę, bo ci to powiedziałem. Kto by nie zazdrościł takiej pracy, bo to jest świetna praca z super ludźmi, jeszcze dodatku moimi przyjaciółmi, Wiktorem i Grześkiem i nie tylko. Natomiast z każdą jej rozmową ja byłem w coraz większej depsze, bo wiedziałem, że każda z tych rozmów przybliża datę, w której ona wyjedzie mi po prostu z życia, tak? Bo myśmy mieszkali razem przez 3 lata, całą pandemię, jeszcze przed, no 2 lata mieszkaliśmy przed pandemią, żeśmy zaczęli, że ona się do mnie wprowadziła tuż przed pandemią. Więc wiesz, tam nie było ból dupienia, że ona ma fajniejszą pracę ode mnie. Tylko był smutek, że nasz związek, który jest bardzo udany i bardzo go sobie cenię i jestem w nim bardzo szczęśliwy, się nam rozjeżdża, tak? I że nagle jesteśmy rozdzieleni na 600 kilometrów. Co nie jest strasznym dystansem, jeśli tam jedzie 5,5 godziny, teraz właśnie coś mieszając strasznie z tymi pociągami. A ja bardzo lubię jeździć pociągami. Ja jestem psem, który jeździł koleją, więc... Aż czujesz pociąg do pociągów? Uwielbiam. Wiesz, czy jedno ma na określenie Mikol, miłośnik kolei, taki wzrost. Mikol. Jestem taki Sheldon troszeczkę, wiesz, bo Sheldon też był mega fanem kolei. Właśnie skończyłem ostatni sezon młodego. Uwielbiam ten serial, jest wybitny, będę go bronił do samego końca. Nie uważam, żeby 11 sezon był słaby. Uważam, że jest pięknym domknięciem historii. Ale tak samo też uważam o How I Met Your Mother, też jest jeden z moich ukochanych seriali. I nie wchodźmy, ponieważ sobie, już i tak jesteśmy bardzo... Oglądamy skin namiętnie sobie, co jest, wiesz, to są nasze friendsy. No w pandemii zresztą sam wróciłem i obejrzeliśmy całą ciurkiem. Więc kończąc, mówię, rozdarcie, absolutne rozdarcie, smutek z tego, że nam się kończy życie i niesamowite szczęście z tego, że ona dostaje taką szansę, a ja dostaję jakąś też okazję w życiu, nie szansę, ale okazję w życiu, żeby też wyjeżdżać do Berlina, znaleźć tam może pracę. Jestem teraz w takim momencie, że mogę sobie teoretycznie też tam znaleźć pracę, ale nie do końca mogę, bo mam jednak pewne zobowiązania w Polsce. No i jakieś tam nazwisko też zbudowane w tej Polsce, jakieś osiągnięcia, więc wiesz, troszkę tak... Pamiętam, że znajomy z Wiekszyn, kiedy się zatrudniał w Techlandzie zresztą bodaj, usłyszał takie zdanie, czy nie będzie mu przeszkadzać to, że już nie będzie gwiazdą, że już straci trochę tej rozpoznawalności, będzie po prostu jednym z wielu. Ale nie o tym, bo zaraz... Ja już też przerobiłem, jakby wiesz, no, bo powiedziałem ci, po 2013 po Riocie tam był mój pik, tak? I picked lately. No właśnie, zaraz dojdziemy do kolejnego interesującego rozdziału w twoim życiu, też zresztą niedługiego, myślę o CD Projekcie. Ale zanim, bardzo fajnie. Ale zanim, bo godzi się zauważyć, że w roku, skoro już sobie o kin rozmawiamy, w roku 2018 poznałeś na PGA nie tylko mnie i nie tylko, no zresztą przy mnie, jeżeli ci się zapaliła jakaś zielona lampka, to myślę, że przy tejże osobie ci się po prostu... No nie wiem, zaczęła jarzyć na jakiś fluorescencyjny kolor. Podobno właśnie podczas PGA pierwszy raz się z kim spotkaliście. Tak, ona się pojawiła wtedy w ogóle jakby w sferze internetowej, tak zaczęła się pojawiać. No i właśnie podobno na Twitcha twojego wchodziła i stąd tak, w ogóle... Tak. Ona mnie wyrwała częściowo przynajmniej. No ale ty ją zaprosiłeś na urodzinę. Oczywiście, że tak, znaczy, wiesz, no, ale też jakby...
No zobaczyłem, że się pojawia i że jest zainteresowana mną, a nie tylko moimi streamami, więc zrobiłem ruch i nie żałuję absolutnie. No. Rest is history, jak to się mówi. Swoją drogą, jeżeli ktoś zasługuje na pozdrowienia, a tutaj naprawdę masowo pozdrawiamy dzisiaj ludzi, tak. to słuchaj, ściskamy. Oczywiście. Czekaj, to w ogóle teraz tak się to wie. A co to znaczy? Nie wiesz, co to jest? Nie mam pojęcia. No serduszko przecież. Naprawdę? No kurde, no to jest te wszystkie teraz te Koreanki, wszystkie Polki, Koreanki. No to nie. Baby, serduszko, widzisz, to jest bardzo ładne. Nie znam na kodach kulturowych polko-koreanek. To już teraz się, proszę, kod kulturowy serduszko. Jest, rzeczywiście. To jest serduszko. Dobrze, to słuchaj, dowiedziałem się dzisiaj ciekawych rzeczy, nie tylko jeżeli chodzi o historię branży. Bawiąc uczy. Bawiąc uczy. A z czego się nauczyłeś i jak się bawiłeś w tym projekcie? Bo nie jest tajemnicą, że pracowałeś przy The Witcher Battle Arena, tak. Czyli projekcie, który został de facto zakopany. Zakopany do ziemi, wypalono po prostu, wiesz, posypali wapnem. Nie rozumiem szczerze mówiąc dlaczego. Nawet w lecie stary nie ma za bardzo śladów, wiesz, informacji o zamknięciu. Nie rozumiem dlaczego. Znaczy rozumiem, czemu zamknęli, nie rozumiem dlaczego tak bardzo go zakopali, bo to nie była zła gra. Mimo tego, że tam na koniec miała słabą średnią pierwszego dnia. I potem już się nie podniosła. To właśnie ten algorytm Metacritica tam zaważył, bo tam była jedna recenzja z IGN-u, która była bardzo zła, mm-hmm. 4 na 10, bo gościowi pierwszego dnia się skasowały. Tam był w ogóle pierwszy dzień był strasznym fuck upem, bo tam zapchała się baza. No tak, no właśnie z perspektywy czasu trzeba było się nie pchać na recenzję pierwszego dnia, tylko to spokojnie dać, wiesz, się temu okrzepnąć. No ale czekaj, czekaj, ci wybitni dziennikarze, którzy dostają te niesamowite pieniądze za Silent Reviews, którzy są tak profesjonalni i powinni się ich dopieszczać. No, ale gościu profesjonalnie ocenił, no skasowało mu się pierwszego dnia, skasował mu się cały progres po 4 godzinach. Okej, okay, ale jak masz na podstawie, wiesz, Messi Lunchu, ocenić grę na 4 na 10. To zdawałoby się abecadło. No przecież Cześć, nie mówię, że wszyscy dziennikarze w IGN nie są dobrzy. No. No dobra, to też by było nadużycie i zresztą też z tym walczymy, żeby nie... Myśmy go z tego, co pamiętam, próbowali tam przekonać, żeby dał drugą szansę, ale nie dał. Wiesz, to też był inny czas, to był 2015, bo to w 15, tak. Bo na samym początku 15 wydane. To jeszcze nie były czasy, kiedy ludzie do końca rozumieli, w jaki sposób się robi Game as a Service i w jaki sposób się ocenia Game as a Service. Jeszcze nie było czegoś takiego, że wracamy z oceną. Pamiętasz, wiesz, no, teraz to jest norma, tak? Że robisz recenzję gry jako serwisu po roku na przykład, żeby ocenić, co się w niej robi, dzieje. No, albo, przede wszystkim na albo start dajesz, wypuszczasz review in progress. Nagrodę dostajesz. Wiesz. Za to, że naprawiłeś grę, która nie działała. Best and going. Kochamy cię. Kochamy oczywiście. Słuchaj, bo tak się w ogóle zacząłem zastanawiać, co ty tam robiłeś. Jak przeglądałem stare rozmowy z tobą, powiedziałeś, że się zajmowałeś high konceptami i projektowałeś, o co chodzi. Zaprojektowałem, znaczy jak przyszedłem, to już to właśnie to jest ten element, który powtarzam teraz po starym graczu, bo to akurat dokładnie ta historia. Bo Tadziu jest rozchwytywanym, wywiadowanym. Nie, tak przestań. No tak? Przestań, bo mi się od razu głupio robi, jak takie rzeczy słyszę. W każdym razie zrobiłem najlepszego elevator pitcha w życiu. Powiedziałem Adamowi Gicickiemu, że nikt nie stracił 45 minut, bo wtedy na początku, jak przyszedłem do projektu, to tyle trwał jeden mecz, 45 do 50 minut. Więc powiedziałem, nikt nie stracił 45 minut, musimy zrobić krótszą grę, więc stanęło na tym, że ją przeprojektowujemy. No i to teraz pamiętam, mam jeszcze do teraz ten zeszycik z Riota w ogóle, kajecik dostałem i w tym kajeciku sobie rozrysowałem wszystko tam krok po kroku ze Staszkiem Fiedorem, żeśmy razem to do spółki robili częściowo. W większości ja on tam troszkę pomagał przy UI-u. No i ta gra powstała w sumie według tego konceptu z tego mojego kajecika, z tego mojego GDD-ka. Low level design, czyli już jakby to mięso robił przede wszystkim Michał Dobrowolski, Luigi, którego też z tego miejsca bardzo pozdrawiam. No i a ja byłem właśnie tak wymyśliłem, wiesz, w jaki sposób miałem jakieś tam koncepty no marketingowe tego spięcie, jeszcze to później bardzo mało z tego zostało w sumie niestety. No jedno co było śmieszne to, że oni się zapierali na przykład uszami i rękoma, że żadnego cel shadingu. Ja chciałem, byłem nauczony już tam po Riocie, jak się robi takie rzeczy i też wtedy wyszła już Dota 2, w Docie też oni wydali cały taki dokument, z którym tłumaczyli, jak się projektuje postacie domowa. Więc ja w ogóle chciałem bardzo blisko tego. No niestety tam weszły jednak ambicje artystyczne, że wszystkim to miało być ładne w znaczeniu takim, że jak ludzie nie grający w mobę wyobrażają sobie, że ładnie wygląda grafika w mobie i to w dodatku jeszcze na mobilkach, więc kurde, ale co mnie strasznie wtedy zagotowałoby dwie rzeczy, bo ja chciałem przede wszystkim, żeby była cel-shade'owa grafika, a po drugie, żeby to było spięte z Wiedźminem. I to, żeby było spięte, to wpadł jeden z kolegów z CD Projektu na świetny pomysł, ponieważ Wiedźmin jest de facto multiversum, tak? I tam jest tych wymiarów wiele i możesz sobie tam wymyślać rzeczy. I masz spirale, cały koncept spirali, który zresztą w grze był, w trójce, no bo Wiedźmin podróżował po spirali i trafiał tam
tam do tych innych wymiarów. Więc ja miałem taki pomysł, że w ogóle całe The Witcher Battle Arena się dzieje w innym wymiarze. Mhm. I postacie z głównej gry, na przykład w głównej grze Wiedźmin dostaje DLC-ka, w którym poznaje postać mini questa. Mhm. Ma odprowadzić kogoś z jednego budynku do drugiego, nie, tyle, i pogadać z nim po drodze. I ta postać na końcu wpada w portal, wylatuje i ląduje mi w grze jako bohater, tak? Więc miałem takie pomysły, więc oni się zapali, że absolutnie nic nie możemy kombinować, żadnych portali, po prostu Wiedźmin nie może podróżować, on nie może być w innych światach. Poczekaj, poczekaj. No i nie może być cel-shade'owa. No i 3 lata później powstał Thronbreaker, który miał cel-shade'ową grafikę, dokładnie usieńko to, co ja chciałem właśnie w The Witcher Battle Arena. A druga rzecz to było to, że ten Wiedźmin, który nie mógł podróżować, wylądował jako, kurde, kumpel Paliko. W Monster Hunter World. Przecież Soul Caliburze później. Soul Caliburze też, gdzie walczył z Jodą i zwierz. Ale jak zobaczyłem tego Palikota wyskakującego z portalu, to było takie... Guys, really? Strasznie żałuję. Powiem ci, to jest jeden z moich większych... Bo tak, czego się nauczyłem? Mhm. Nauczyłem się projektować wtedy, bo to była pierwsza tak naprawdę designerska robota. Nauczyłem się... O, pokory. Bardzo wiele rzeczy. Słuchaj, całe życie uczysz tej pokory. Muszę ci powiedzieć, że tak jak cię słucham, to... No bo całe życie jest nauką pokory. Tak, ale niektórzy umieją, a inni nie. Ja jedna rzecz, która mi się bardzo podoba. Faktycznie z tej rozmowy nam wynika, że mam przed sobą, i to już wiedziałem przed jej rozpoczęciem, człowieka, który się potrafi adaptować, który potrafi odkrywać nowe możliwości, otwartego poznawczo, który no właśnie cały czas musi sobie przypominać, że jest jakimś wartościowym elementem tej branży, ale nie jest Bogiem w tej branży. Ja strasznie nie lubię w ogóle, wiesz co, bo to jest, to przechodzimy do fajnego miejsca, bo to wszyscy mówią gwiazdy, jak z Radziem przechodzimy gwiazdy. Jakie kurde gwiazdy? Nie jesteś, nigdy się nie czułem gwiazdą, nigdy nie miałem statusu gwiazdy. Dobra, był taki moment znowu ten w okolicach tego 2013, kiedy rzeczywiście miałem, zaczęło się jakaś rozpoznawalność. Do teraz się zdarza, że mnie ktoś rozpoznaje jeszcze z Hypera, także to jakby wiesz, no mam tego świadomość, ale ja nigdy nie byłem taki Łozu. Łozu to jest gwiazda. Łozu ze mną robił Zigzapa, stary. Łozu miał inny program w Zigzapie. Mhm. Łozu też siedzi w giereczkach. Wiem, gwiazda, stary. Absolutnie, tylko wiesz. My jesteśmy z Radziem, co zawsze z lubością powtarzamy, nano-influencerami. Dlaczego nano? A co to jest nano? No właśnie. No. A, masz mnie. Nano. A, myślałem, że... Nanoboty. Nano, że jest, wiesz, nieokreślone, nie, że jest... Bo... Tacy malutcy. Okej, ale z drugiej strony, słuchaj, no ta branża liczy wedle wszelkich szacunków no już ponad 12 tysięcy ludzi, plus ma naprawdę wychowane przez... No więc tym bardziej zmniejsza się jakby, wiesz... Pokolenia odbiorców. Także wydaje mi się, że no potrzebowaliśmy mieć osoby rozpoznawalne, które by trochę niosły czasem... Kaganek. Krużganek oświaty. Krużganek oświaty, zgadza się. No i ponieśliście. Tak, ja jestem z tego bardzo dumny. Zawsze mówię, że nawet jakbym, wiesz, wyszedł tutaj i spadłaby mi cegłówka na głowę, to z niechęcią, ale umarłbym szczęśliwy. Z niechęcią do śmierci, nie do szczęścia oczywiście. Słuchaj, dotarły do mnie też plotki, że nie tylko... Zresztą plotki. Maria, to słyszę, są dotarły do mnie plotki, to od razu po prostu ja grabię. Ale tyś, słuchaj, te plotki szerzył osobiście. O Jezus, jak byliśmy Maria, to najgorzej już. Już na wspomnianym WSF-ie na wykładzie dla studentów, to powiedziałeś, że wręcz Witchera Battle Arena to ty żeś w pewnym momencie ratował promocyjnie. Ale ponieważ... Wiesz, go ratował, nie, moment. Podobno zostałeś sam promując tę grę. A nie, poczekaj, ale to tak dramatycznie brzmi, ratował promocyjnie. Nie, to była historia taka... Jesteśmy w programie rozrywkowym, musimy od czasu do czasu postawić na dramatyzm. Który tutaj wsadzasz w ogóle? Nie, to bez przesady, no jakby promowanie tej gry było moją pracą, więc nie mogłem ratować czegoś, nie wykonywałem niczego, co by nie było moją robotą. Nie, to chodziło o co innego. To nie tyle ratowałem, co tak się złożyło, że jak mnie wysłano z ramienia CD Projektu do Brazylii na Brazil Game Show, bo oni tak ładnie mówią, cudownie mówią po angielsku, w ogóle uwielbiam brazylijski akcent po angielsku. W ogóle brazylijski jest przepięknym językiem, strasznie mi zawsze leżał. No capoeira w końcu, nie? No i tak się złożyło, że tam zostałem praktycznie jako jedyny reprezentant CD Projektu na stoisku, bo jeszcze był ze mną kolega, który pracował w Fuero, który się zajmował Witcher Battle Areną i się zajmował techniczną stroną Witcher Battle Areny. I jeszcze oprócz tego było tam kino, w którym był pokazywany słynny już teraz 15-minutowy gameplay z Wiedźmina, przetłumaczony na portugalski. Zresztą była tam śmieszna akcja, bo był tłumaczony przez Portugalczyka portugalskiego. Przetłumaczył jakieś jedno słowo, które znaczyło coś bardzo wulgarnego i użył go jako normalnego słowa, bo to było po portugalsku, a po brazylijsku znaczyło troszeczkę co innego, to taka mała wpadka.
No i tak się złożyło, że ponieważ mówiłem po angielsku i po portugalsku, a tam były jakieś poustawiane wywiady i przychodzili po prostu też dziennikarze na stoisko, nie? Jakby ten, no to robiłem promocję do Wiedźmina III w pewnym momencie, tam się zdarzyło parę wywiadów, ale to naprawdę, to nie ratowałem. Nie, jak to było, nie w Moskwie, tylko w Petersburgu, nie Mercedesy, tylko rowery i nie rozdają, tylko kradną, tak? I nie szkoliłeś e-sportowego czempiona, tylko nie szkoliłem e-sportowego czempiona, tylko on szkolił w znaczeniu tresował mnie. Tresował, o, tresował, to jest dobrze powiedziane. Nie szkolił, tresował. A to dobrze, odczaruję pewnie jakiś tutaj, wiesz... A to odczaruj mi, słuchaj, taki obrazek, który ja wyniosłem w czasu, kiedy ty byłeś w tym projekcie. Pokus. Różowa Pantera. Co z Różowa Pantera? No nic, jakoś długo już rozmawiamy i trochę mam takie... taką gonitwę myśli. Nie miałem nic wspólnego z zupełnie nic z Różową Panterą, z Hokus Pokusem. Była sprzedawana przez CDPP. Ale miałeś coś wspólnego w ujawnieniu no, pewnych realiów, bo teraz nam się oczywiście CD Projekt Red kojarzy z czy to urlopami menstruacyjnymi, czy wsparciem społeczności LGBT+. Wielokrotnie zresztą żeśmy na łamach nie tylko tego programu. Czekaj, bo zaraz się okaże, że ja ujawniłem jakieś kwestie mobbingowe. Nie, ujawniłeś kwestię, która jest dla mnie bardzo symptomatyczna. Mianowicie za twojej kadencji w CD Projekcie zawisły składówki z tego słynnego numeru Playboya, w którym wystąpiła Tris no, w roli postaci okładkowej. A to ja w CDP-ie, nie w CD-projekcie. W CDP-ie jeszcze, czyli tak. 2012 rok. Albo w CD-projekcie? Nie, to było w CDP-ie. To było w CDP-ie. Absolutnie. Ach, damn it. Pamiętajcie, CDP, CD Projekt Red, wiem, dwie różne firmy. Absolutnie, też uwrażliwialiśmy na to odbiorców. No. Uważam z perspektywy czasu nadal, że to było genialne lokowanie, wszystko pasowało, wszystko się spinało, to było pismo o seksie, to były postacie, które były zawsze przeseksualizowane, bo takie są czarodziejki w świecie Wiedźmina, świat Wiedźmina kręci się wokół seksu, wszystko mi się tam spinało, uważam, że to była świetna kampania. Okej, to porozmawiajmy o innym w takim razie elemencie dekoracji, który... Squishy Boobies. Squishy Boobies. Fakes Forge zrobił taką tris później, że masz... Tris, która ma squishy boobies. No bo była ta słynna historia o tym, że są bouncing boobies w Wiedźminie, tak? Mm-hmm. Była o to draka, że w ogóle też. Była. Nie rozumiem czemu. No, boobies bouncują, no to jest normalne. No. Wiedźmin jest jedną z gier, które jak mało która zajebiście pokazuje seks. Bez właśnie przeseksualizowania takiego, bez wpadania w pornografię. Przepraszam cię, ale w jedynce mieliśmy, muszę zaoponować, Jezus, w jedynce mieliśmy te nieszczęsne karty. Ale to jest 2007 rok, inne czasy. No, umówmy się, że jednak Wiedźmin pierwszy i drugi, a Wiedźmin trzeci to jest przepaść. Owszem. Pod każdym względem. Pod każdym względem. A z drugiej strony jedyną słabą częścią, oprócz systemu walki, Wiedźmina pierwszego były te nieszczęsne karty, które w tamtych czasach pasowały, bo też nikt na to nie... To nie było tak, że się ludzie oburzyli. To teraz się ludzie oburzają, że tam były karty z seksem. Dobra, wtedy nikt na to nie zwracał uwagi. Mniej, no właśnie bardziej kontrowersyjny element wystroju. Dobrze. Przechodzisz z przerwą dla Kinguina, do którego zaraz może zresztą wrócimy, 5 miesięcy w firmie, która... No nie podoba... Boże, zakończyła się moja współpraca... Szybko to chcę zamknąć. Dobra. Ten temat. Zakończyła się współpraca z tym projektem po premierze The Witcher Battle Arena. Dlaczego... To trzeba pytać Rafała Jakiego i Adama Kicińskiego tak naprawdę. Ale pytam ciebie, dlaczego? Nie wiem też do końca. Czy dostałeś feedbacku? Mam jakieś podejrzenia, ale tutaj to nie jest miejsce, w którym zamierzam jakby się z nimi dzielić. Tak? No, premiera się nie udała, więc podejrzewam, że ktoś musiał za to odpowiedzieć, więc fair enough. Myśmy się rozstali absolutnie bez żalu. Dostałem normalną odprawę. Naprawdę, zachowali się wyjątkowo dobrze. Super. Ja tam zawsze jakby miałem dobre relacje z nimi. Dalej, to jest cały paradoks z tym projektem. Ja ich strasznie lubię. Tak? W sensie tych ludzi z zarządu znam od lat. Przynajmniej jednym się przyjaźniłem i przyjaźnię, mam nadzieję, cały czas. I niezależnie od tego... Znaczy, jak zacznę zabijać ludzi, to przestanę się z nimi przyjaźnić, ale... Ja wiem, że tam są jakieś rzeczy, mają swoje za uszami, ale naprawdę nie chcę, ja nie lubię w ogóle też takiego chodzenia i gadania o ludziach. Nie zrobili mi krzywdy bezpośrednio. Natomiast wracając do tego Kinguina, ponieważ mi się spadłem z tego konika, na którym jechałem, dostałem propozycję od kolegi, żebym zagadał. To była jedna z tych rozmów, w których rzuciłem sumę i osoba, z którą rozmawiałem bez mrugnięcia okiem, powiedziała tak, więc zorientowałem się, że rzuciłem o 50% za nisko, a i tak rzuciłem dobrą. I dostałem po prostu dobre pieniądze i musiałem za coś żyć.
Dobra, ale teraz też jestem w takiej sytuacji, ale na razie się nie wybieram do Kinguina. Stary, ale mimo wszystko trafiasz do firmy, która co prawda teraz jest znana już niejako jako wróg narodowy, no bo przecież weszła w bardzo publiczną dyskusję z Eleven Beat Studios. Już wtedy przecież słyszeliśmy o podejrzeniach, czy wyciągania kodów z pudełek, czy karuzeli VAT-owskiej. Nie widziałem w życiu żadnej z tych rzeczy osobiście, natomiast nie czułem się tam dobrze. Michał Gębicki, nasz gości, potwierdził, że taki proceder miał miejsce. Ja się na tym nie znam, więc do teraz nie do końca rozumiem, na czym polega karuzela VAT-owska, ale tak, ale z drugiej strony była to też firma, która zatrudniła mnie na umowę o pracę. To była moja jedyna umowa o pracę w życiu. No dobra, ale jak się czułeś w takiej firmie? Źle się czułem i dlatego stamtąd zniknąłem po 5 miesiącach. I czym się tam zajmowałeś w ogóle? Wiesz co, myśmy tworzyli content na stronę tak naprawdę. Jeździliśmy, robiliśmy, zresztą bardzo fajne materiały robiłem z Mateuszem Drabentem, którego bardzo pozdrawiam, który teraz, nie wiem, nie pamiętam, gdzie on teraz wylądował. Ale pracował między innymi w G2 na przykład, w tym e-sportowym G2. Myśmy robili dla nich content, mam z tamtych czasów, zostały mi przynajmniej dwa materiały wideo, z których jestem bardzo dumny, z relacje z cosplayów z PGA i z cosplayów z IEM-u. Takie żeśmy zrobili dwa fajne materiały bardzo, z piękną muzyką, w ogóle strasznie, strasznie to się fajnie ogląda, mówię, po dziś dzień je bardzo lubię. Ale to było... No... No nie była to najfajniejsza praca, słuchaj, w moim życiu. Nie chcę już o niej wiedzieć. Powiem ci w ten sposób. Uciekłem stamtąd po 5 miesiącach i to była jedyna praca, którą rzuciłem. Po prostu tak stwierdziłem, że sorry, zobaczymy co się wydarzy, ale ja już tutaj nie chcę pracować. No wydarzył się Flying Wild Hog i do niego też piję, bo ty tam wszedłeś na początku jako PR menadżer i marketingowiec, później jako producent. Nie, jako game designer. Game designer, przepraszam. Kiedy natomiast wchodziłeś, jeżeli się nie mylę, były to okolice wydania Shadow Warriora II, już po premierze Juju, natomiast wówczas media... Nie były to okolice wydania Shadow Warriora, to było na rok przed wydaniem Shadow Warriora. Więc okolice wydania Shadow Warriora. Mówimy o 28-letniej karierze, no przepraszam cię najmocniej, musimy te okresy... W tych kategoriach to były te interwały jakoś, słuchaj, traktować. Zawisła wówczas w teamie odpowiedzialnym za Juju flaga Konfederacji. Nie, to nie w teamie, tylko to była jedna osoba z teamu, która siedziała w teamie. Bardzo lubiła. Ona nie była już, wtedy to już nie było Juju, to już wtedy był team cały Shadow Warriora. Tam było parę osób, w ogóle w game devie jest parę osób o bardzo radykalnych poglądach. Sam wiesz, kto to jest. Jarek Zieliński, żeby nie szukać daleko. Proszę? Jarek Zieliński, żeby nie szukać There daleko. There you go. Jest parę osób, którego nawiasem pozdrawiamy. Z którym mam całkowicie przeciwne poglądy prawie na każdą rzecz, jednocześnie wiem o Jarku same dobre rzeczy. Tak, tak. Ja się że też jest to wyjątkowa osoba i mimo tego, że pewnie byśmy się nie dogadali, a to też zawsze, mimo że ja mało piję, to zawsze z lubością z nim wypijam, to ze mną się nie napijesz, to z Jarkiem. Jarek jest jedną z tych osób, z którymi się zawsze chętnie napiję. W teamie Hogów też były takie osoby. Ta flaga zniknęła. Potem w drugim biurze się pojawiła flaga Rodezji, którą ja osobiście poprosiłem, żeby zdjęto, bo jak przyjdzie jakakolwiek wizyta, to był moment, kiedy studio zdejmowało krótkie spodenki i zakładało spodnie od garnituru, tak? I się zamieniało w to takie studio, które miało być bardziej dorosłe. Dopowiedzmy, nie garażowe. Fundusz Supernova Capital, którego założycielem był Paul Wedgwood, opromieniony wówczas sławą twórcy Enemy Territory, wszedł do Hogów, żeby no właśnie móc wyprowadzić zespół z garażu. Też mnie to bardzo ciekawi, bo tak naprawdę... Ja ci nie jestem w stanie tutaj dokładnie powiedzieć, bo tam tych przemian było kilka, ci właściciele się troszeczkę zmieniali w pewnym momencie. Aha. Ja przy tym nie siedziałem, to nie była moja broszka i nie byłem przy niej w ogóle jakby zaangażowany. Okej, ale panuje przekonanie, że Hogi właśnie w tym momencie utraciły coś ze swojego buntowniczego ducha, a jeszcze więcej straciły go po przejęciu przez szwedzkiego Embracera. Przypomnę, rok 2020, niemal pół miliarda złotych. No na tyle ta transakcja opiewała. Czy masz poczucie, możesz dać dementi albo potwierdzić, że byłeś w takim schyłkowym okresie tych właśnie fajnych garażowych Hogów? Nie, byłem w Hogach, przeszedłem do Hogów, kiedy Hogi były jeszcze 100% Hogami. Takimi oldschoolowymi Hogami. Tylko że oldschoolowe Hogi to jest fajne, ale to nie jest na dłuższą metę sposób na robienie dobrych gier na pewno. Bo to było jednak, to była imprezownia w pewnym momencie. Myśmy tam uwielbiali przychodzić, bo tam było fun, tak? Bo każdy wieczór się kończył imprezką. No. Ja dziennikarsko uwielbiałem przyjeżdżać, miałem poczucie, że to jest właśnie studio, z którym mogę usiąść, pogadać i się napić. O różnych rzeczach, słuchaj, bardzo insiderskich. Kopalnia tak naprawdę dla mnie też kompetencji. Tak, się bardzo wiele rzeczy, ale wiesz co, to też akurat jedna rzecz, która nam się udała, mi się chyba udała, przynajmniej w tym momencie, kiedy ja pracowałem w Hogach, ja byłem bardzo dumny z tego, że myśmy mieli do dziennikarzy taki stosunek, że nie dawaliśmy im NDA-ek. Mieliśmy, ale tak rzadko kiedy się zdarzało, żeby ktokolwiek podpisał. Mieliśmy trochę wyłożone na te NDA-ki. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek
nasze zaufanie nadszarpnął. I to łącznie z zagranicznymi gośćmi, którzy przyjechali do nas, przecież tam liczne była jakaś taka ekipa, Poligon, nie Poligon, tam cała masa. Była delegacja słynna. Była taka słynna delegacja, która jeździła po Polsce, oni byli też u nas. Oczywiście napisali o nas, że Drunken Developers, ale bo myśmy ich spili wtedy wódką. Ale też byli pod wrażeniem absolutnie z studia i wiesz, i też nie prysnęli niczego, czego żeśmy nie chcieli, żeby nie powiedzieli. Mimo że widzieli parę rzeczy, których nie powinni byli widzieć, bo teoretycznie one były pod NDA-ką albo były takimi, których się nie powinno pokazywać. Ja sam pamiętam, jak do was przyjeżdżałem na preview Shadow Warriora, zapytałem, kiedy możemy publikować, to mi odparliście, nie pamiętam, czy mi ustami, może to był Artur Maxara. Po wyjściu ze studia. To zapamiętałem do dzisiaj. To ty mogłeś być. To mogłem być ja. Też prawda. Tak, tak. No, zresztą też mieliśmy świetny produkt, bo Shadow Warrior 2 był zajebistą grą, którą głęboko wierzyłem i promowałem ją z dziką przyjemnością. Miałem w niej setki godzin i to w dodatku w demie i w kliencie, a potem jeszcze w dodatkowe chyba 30 czy 40 godzin w pełnej wersji, więc tam pograłem w nią słusznie. Gameplayowa gra, tak? Przede wszystkim właśnie tam gameplay. W notatkach, jak sobie zapisałem do dziś, pamiętam grywalny ekwiwalent kokainy. Bardzo ładnie powiedziałem. A, dziękuję. Natomiast w ogóle praca w Hogach, te pierwsze pół roku w ogóle było dziwne, bo przez pierwsze pół roku nie miałem nic do roboty, bo nie było wtedy jeszcze cyklu promocyjnego. On się zaczął dopiero od marca, od Bostonu i od pierwszej imprezy z Devolverem, gdzie poznałem Devolvera. Się zakochałem wtedy w Devolverze absolutnie. I w ludziach, przede wszystkim w ludziach, no bo to wiadomo, że Devolver to jest przede wszystkim, wtedy to było jakieś 10 osób tak naprawdę. I przez pierwsze pół roku żeśmy z Arturem skręcali krzesła, przeciągaliśmy kabel od internetu przez cały budynek, pod sufitem. Różne dziwne rzeczy żeśmy robili. True Indie Team. A potem się zaczął cykl właśnie promocyjny i to było tak, że co miesiąc byłem w innym miejscu w Stanach i z Devolverem żeśmy promowali. Byłem w Dallas, byłem w Bostonie, byłem w Seattle, byłem w Rio, byłem w Bajo. Miałem bilet na Hawaje. Także i to było super. To było absolutnie genialne przeżycie. Co prawda odchorowałem je później, bo jednak siedzenie w klimatyzowanych wnętrzach i latanie samolotami bardzo się odbija na zdrowiu, zwłaszcza jak się jest szczawiem. Takim jak ja, chudziutkim, to tam wiesz, zawsze takie rzeczy trochę bardziej. Potem się zaczęła tak zwana, ja to nazywam, długa smuta, czyli taki okres po wydaniu Shadowa, kiedy firma nie wiedziała, co z sobą zrobić. Właśnie wtedy się Paul pojawił, potem się pojawili Chińczycy w ogóle, potem się pojawił jeszcze ktoś inny, na koniec się pojawił Embracer. I wtedy w pewnym momencie firma nie bardzo wiedziała, co robić. No już zaczynał powstawać Evil West. Ja bym bardzo chciał, żeby oni opowiedzieli całą historię, jak to się zaczęło, bo to jest naprawdę fantastyczna akcja. Bo ten Evil West, którego znamy, to on powstawał ostatnie 3,5 roku powiedzmy, a w jakimś prototypie ta gra istniała dużo, dużo dłużej i przechodziła przeróżne w ogóle zmiany. No i tam był taki moment, kiedy ja się zawsze tam przyjaźniłem z lead designerem obecnym, czyli z Pawłem Kowalewskim. No pojawił się wtedy też Marcin Janiszewski, czyli mój przyjaciel i przez długi czas lead i mentor, też osoba, której się bardzo dużo nauczyłem w myśleniu o grach i o pewnych rzeczach związanych właśnie z designowaniem. I myśmy mieli taką trójkę, żeśmy sobie razem siedzieli u mnie w kanciapie, bo ja miałem pokoik osobny, oni do mnie bardzo lubili przychodzić, żeśmy sobie gadali o gireczkach, tam jakieś wspólne gireczki się pojawiły też, żeśmy grali w Warframe'a, pamiętam bardzo długo. No i tam razem żeśmy najpierw zaczęli pracować nad takim właśnie prototypem, projektem, właściwie dokumentację do niego żeśmy budowali, który też nigdy nie doszedł do tego. Ale to był taki pierwszy moment, kiedy oni stwierdzili, że może choć spróbujesz z nami, tak? A ponieważ ja miałem jakieś doświadczenie w pewnych aspektach tego, co tam żeśmy chcieli zrobić, no to jakby byłem też, miałem jakąś wiedzę merytoryczną do przekazania. A potem w pewnym momencie padł pomysł, potem się jeszcze jeden projekt pojawił, który nie został nigdy opublikowany, bardzo fajny koncept. Aczkolwiek ja do teraz żałuję jednej rzeczy, że na Shadole drugim nie zrobiliśmy roguelike'a. To jest wymarzony materiał do tego, żeby to był gotowy roguelike, z którego trzeba było wyrzucić tylko i wyłącznie śmierci, dodać sensowną strukturę tego, jak brońki się tam rozkłada. Nawet nie, bo tam się losowały te broni. Proszę cię bardzo, masz losowe broni. 90... Mogliście zrobić to z Superhotem, naprawdę to widzę. Nie Superhot. Superhot nie jest roguelike'iem. Ale Superhot stał się roguelike'iem za sprawą Mind Control Delete. A to nie grałem w ogóle. Przecież wiesz, no też wykorzystali bazę, bo to też właściwie okej, to ja w tego Mind Controla prawie nie grałem. Ale dobra, z tego można było zrobić. Bardzo żałuję, że żeśmy tego nie zrobili.
No ale w pewnym momencie padła propozycja, czy chcesz iść do Shadowa trzeciego, czy chcesz iść do Evil Westa. I ponieważ Marcin szedł do Evil Westa, a myśmy wtedy z Marcinem byli bardzo blisko, to stwierdziłem, że idę do Evil Westa i wylądowałem jako game designer, junior game designer. Właśnie, chciałem się tego troszkę, można nie pośmiać, tylko... To jest długa historia. Inaczej, jak się czuje osoba, która po paru latach... przewidujesz, która po paru latach naprawdę, no, podczas których wkładała w ten projekt serce, widzi, że jest juniorem. Znaczy nie, dobra, poczekaj, oddajmy cesarzowi to cesarskie. Uważam, że sam fakt, że Hogi mnie umieściły w kredytach i umieściły na pozycji, którą obejmowałem, tak było wypisane na koniec, gdzie ja się w pewnym momencie też na to zgodziłem, sobie mogę się żachać i uważać, że nie byłem do końca juniorem, ale tak było wpisane i oni mnie tak traktowali. Mam o to jakieś issues. Uważam, że nie dano mi się tam szansy rozwinąć do końca, ale też wyszło jak wyszło. Wiesz, pytam też dlatego, że całkiem niedawno, bo no, rok ja tam temu... miałem inny issue. Tam był inny Beach Lab, który dostałem od Hogów i nie chcę go akurat nie mówić, chcesz... ale tak, ale tam jeden Beach Lab był, którego, o którym mam żal straszny. To było rzeczywiście bardzo niefajne. Nie, że mnie jakoś strasznie skrzywdzono, ale to nie była fajna akcja. Natomiast od tego juniora, wiesz co, za stary jestem, żeby się o takie głupoty spinać. Ty może trochę tak, ale widzisz, miałem i mam paru przyjaciół doskonałych, którzy pracowali chociażby przy Dying Light'cie drugim i oni, wiesz, kiedy po latach przy tym projekcie lądowali potem w Special Thanks'ach, po prostu się czuli jak za przeproszeniem. No dobra, a tutaj przynajmniej zostałem potraktowany tak, jak się powinno traktować. To jest w ogóle wielki szacunek dla Hogów, bo my, dobra, tu są dwa aspekty. Ja się mogę sam z Hogami tutaj licytować, czy byłem bardziej juniorem, czy już bardziej midem. Uważam, że po 4 latach łącznie designowania to już nie jestem juniorem i po w Hogach samych 2,5 roku to już można zrobić ze mnie mida. Ale to jest moja ambicjonalna kwestia. Natomiast Hogi zachowały się pod jednym względem absolutnie wzorowo. Znaczy wpisali wszystkich, którzy pracowali przy tej grze na ich pozycjach. Tak mało kto robi. To trzeba, wiesz, to jest rzecz, którą trzeba akurat tutaj pochwalić. Mówię, moje osobiste issue to jest moje osobiste issue. Natomiast oni się zachowali w porządku tutaj bardzo. Okej, dopytam jeszcze, bo wspomniałeś o tych 2,5 latach przy samym Evil Westie. Doszło do takiej trochę zoologicznej niemożliwości, bo mi wiebrz zaćwierkał do ucha, że podobno parałeś się, jeżeli chodzi o design, projektami, bossami i brońmi. Znaczy nie, ja byłem combat designerem w ogóle. Jakby taką pozycję tam szedłem na początku, combat designer. Bardzo mocno uważam, przyczyniłem się do tego, jak wygląda system walki w tej grze. Jakby jego podwaliny były wedle moich pomysłów, przynajmniej wiele. Sprojektowałem tam ostatniego bossa i z tej walki sporo zostało, bo nigdy nie jest tak, że to, co ty zaprojektujesz, to jest jeden do jednego na końcu w grze. No, jest oczywiste, poza tym to jest zbiorowa praca i też ja sam tego kombatu nie robiłem. Przede wszystkim w ogóle robili go programiści z Hogów, tak? A potem on był iterowany przeze mnie, przez Adriana Walczaka, przez dwójkę Rosjan, którzy z nami pracowali. Zdaje się, że już żaden z nich nie pracuje w Hogach teraz. Którzy byli bardzo zdolnymi technical designerami. Więc to przez Gabriela Rutherforda, czyli Brazylijczyka, bo jego absolutnie bro, irmão, jak to się mówi z brazylijska, strasznie fajny gościu. Więc to z żadną miarą nie była praca przez Żenię, Jewgenii, nie pamiętam jak on się nazywał, Żenia, nie wspomnę, ale Ukrainiec. Pojechał do, nie CIG, tylko do, kto robi tego, Eve, tych co robią Eve, robi Eve. Wyleciało mi z głowy, nie no, ale nawet co będzie próbował. Więc przyłożyłem się do tego na pewno, wiem co jest moje w tym systemie walki, wiem co jest moje w tym bosie, jestem... Uważam, że system walki jest najfajniejszy. Cały czas tak uważałem, przez cały czas pracy przy to jest akurat, to była ta rzecz, która w tej grze wyszła bardzo fajnie. Jest dobry system walki. To chyba najlepsza tak naprawdę gra Hogów w zeszłym roku. W zeszłym roku tak mi się też wydaje. Chociaż Yomi jest też bardzo... Wiesz, przyjemna i też mała skala, więc na pewno no się zwróciła. Właśnie tam więcej też można wybaczyć. Tak? No dobrze, ale niestety uważam, że Hogom się ten rok niestety nie uda. No, myślę, że kolektywnie tak uważamy. No to widać, jest... no 11 nominacji i niestety 0 nagród. Także. Digital Dragons to jest jedno, ale jeżeli chodzi nawet o te piki, jak widzieliśmy, że wiesz, Shadow Warrior 3 jest, no cieszy się
nie wiem, 1/12, w tym momencie strzelam, ale to był ten rząd wielkości, zainteresowania poprzednika, że wiesz, peak, Space Punks... Peak, nie, 1/4. Peak w trójce na początku to było, bo sprawdzałem chyba 3 tysiące czy 4 tysiące graczy? Nie, peak trójki? Trójki. Trójki. Na premierę. To było kilkanaście tysięcy. To ci mogę powiedzieć dokładnie, 12600. Stary, no teraz niepobity zresztą, to się cały czas wisi, także to tak, pierwszy dzień. Tak, tak. I to się przekładało, wiesz, no to były też takie czasy, że... Znaczy wiadomo, to jest co innego przy produkcji AAA czy AA, co innego przy produkcji indie. No, myśmy trafili z Shadowem na strasznie ciężki moment, bo to był początek, to była trwająca indiepokalipsa. Taki, wiesz, mocny moment indiepokalipsy, więc ta sprzedaż tam w porównaniu z tym, co jakby się spodziewano, zwłaszcza przy Shadowle pierwszym, no to oni byli rozczarowani bardzo. A ona z perspektywy czasu już wtedy nie była taka zła. Teraz to w ogóle... Ci nie umierać, jasne. Typie, sprzedałeś 50 tysięcy kopii na premierę w ogóle. Odbijamy szampana, nie? No, ale to inny czas. No tak, ale to też inna gra była. Wydaje mi się, że Shadow trzeci w ogóle, no bo jest bardzo kompetentną grą i też trzeci? Bardzo... Tak. Moim zdaniem jest strasznie niestety... Właśnie kompetentną, ale niestety nie w dobrym znaczeniu tego słowa. Znaczy, co, ale jest odfajkowana. Wiesz, pięciogodzinna przygoda dla kogoś, kto naprawdę... Też tam widzę, nie ma też tam widzę Duma, przynajmniej dwie rzeczy, które osobiście designowałem i prototypowałem. Tak? Jakie? Bronie specjalne. Jakie? To, co lata takie przez gościa przelatuje. Taka, no to niezła rzecz jest. Też taka jedna z wizytówek w sumie. Zresztą to jest super sprawa. No. No, ale może kiedyś będzie można poopowiadać o tych projektach, które tam były i których żeśmy nigdy ponawiamy, nie dowiedzieli. Zresztą więc. Zaproszenie dla Michała Szustaka, którego próbuję już trzecią serię Hall of Fame zaprosić. Michał nie lubi. Nie lubi, wiem. Nie lubi. Wiem, no i... Kubę Oponia możesz wziąć zawsze. Zdaję sobie z tego sprawę, ale słuchaj, kropla drąży skałę, nie siłą, lecz ciągłym spadaniem. Daj się namówić, Michał, ty jesteś dobry przed kamerą, wiesz o tym. Tak, generalnie w wywiadach, ja myślę, że to jest... Trochę się nie doceniasz. No się docenia, doskonale wie, że jest dobry, tylko... Albo mu się nie chce, podejrzewam, albo on ma w sobie taką jednak niechęć do wystąpień publicznych. W sensie on woli, wiesz, być z boku. Rozumiem. Jesteś w firmie, w której, jak sam określiłeś, masz swoich Birmaos, z którą robisz fajne rzeczy, która ci niesamowicie... Irmaos. Irmao. Irmao. Widzisz, że to sobie zapisałem. Irmao. Przez O. Okej. Okay. Birmaos czy Birmaos w tym momencie? Birmaos, tak. Jest... Absolutnie mam swoich Birmaos. W Hogach? Rzeczywiście. Birmaos, Wodkaos, Ginnaos. Multiinstrumentaliści. Multiinstrumentaliści. I dołączasz do Nowateka, co obwieszasz 15 marca 2021 roku. Data nie jest przypadkowa, bo to jest dzień twoich 45 urodzin. I pozwolę sobie zacytować fragment wywiadu dla Poligami na tę okoliczność. Jak zobaczyłem Cyberpunka po raz pierwszy, to pomyślałem, o cholera, mamy nasze metro. Jestem głęboko przekonany, że wizja gopników, górników chyba. Gopników. Gopników. Gopnik. No, gopnik. No, gopnik to są te, co siedzą, ten slab w squacie, ten. Okej, okay, make sense. Takie gangusy takie. Z egzoszkieletami i cyberwszczepami prowadzący gangsterski Ci, co żywot, tańczą, to są gopniki. Jest na tyle nośna, że trafi w odróżnieniu od watników teraz. Watniki, wiesz co to watniki? Są, to są ci wszyscy, co apologeci Rosji. Aha, no widzisz, ja coraz nowe pojęcia i gesty poznaję podczas tej rozmowy. Rzecz w tym, nie będę nawet w takim razie kontynuował tego opisu, rzecz w tym, że... I stand by that. W sensie to, co żeś przeczytał, okay, tak. Tylko że niestety moje wrażenie było takie, kiedy ty zapowiadałeś nowe studio, że zamierzacie zrobić ambitnego RPGa, w tym momencie wychodzi top-down shooter, który, wybacz, nie wydaje mi się, żeby miał... Nie, to w takim razie coś żeśmy strzenili w przekazie. Komunikacyjnie. Możliwie, komunikacyjnie, absolutnie. Znaczy, tam było tak, że jednocześnie wychodził RPG papierowy. Tak. I on powstał w tym samym momencie, więc a studio jakby się zajmowało i tym. W sensie była część, która robiła RPG i była część, która robiła gry wideo. Ja się zajmowałem grą wideo. Więc jakby pomysł od samego początku był taki, że robimy w świecie Cyberpunka, robimy osobną historię i to nie będzie gra, która będzie super ambitna, bo to jest nasza pierwsza gra, którą robimy nowym studiem i chcemy się nauczyć robienia tego razem. Jasne. Studio było raczej z ludzi, którzy mieli doświadczenie, było tam niewielu juniorów. Bodajże chyba jedna albo dwie osoby i to koncepciarze raczej. No i cóż, no tak, uważam, że to było do zrobienia takie właśnie zainstalowanie marki, w ten sposób bym powiedział. A poza tym ja chciałem też jakby przetestować, ja strasznie lubię top-downy, to jest mój jeden z ulubionych gatunków, covert action, to jest top-down. Oldschoolowy, bo oldschoolowy, ale top down, więc gdzieś cały czas się kręciłem wokół tego realizacji tego marzenia i chcieliśmy zrobić grę, zresztą taka gra będzie, to jest gra zręcznościowa.
z akcją. Miała być bardziej skradanką na początku, później żeśmy od tej skradankowości odeszli z różnych powodów, nie tylko technicznych. Generalnie skradanki są trudnym tematem do zrobienia, bo trzeba bardzo dobrze zrobić AI. Wiesz, jak się siedzi w game devie, to zaczynasz rozumieć, jak wszystko jest trudne, jak trzeba trymować te ambicje, jak trzeba iść na ustępstwa i na kompromisy, jak trzeba ten scope słynny, scope, czyli skala tego, co się planuje, tak? Jak ten scope się zmniejsza z każdym dniem pracy, bo wiesz, że masz coraz mniej czasu na dowiezienie, więc musisz świadomie pewne rzeczy. I znowu, ja twardo uważam, znaczy inaczej, zostałem skorygowany przez koleżankę, która jest bardzo zaawansowana w QA-u, że owszem, zdarzają się sytuacje, w których wycina się całe mechaniki z gier i wrzuca się je do DLC-ka. Osobiście przez tych 28 lat, no dobra, w devie jestem krócej, w devie jest tam 8 powiedzmy, nie? Czy blisko devu. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji, słyszałem o wielu sytuacjach, że się scope zmniejsza i że rzeczywiście to, co sobie planował, Michał Szustak, znowu wrócimy do niego, miał moje ukochane powiedzenie, które też stosowałem w Red Square'ze, na sequel. To zostawiamy na sequel. I to jest taka mentalność, która mi najbardziej pasuje, jakby jak tłumaczy się, jak się robi gry. Tak? Nie wycinasz do DLC gotowej rzeczy zwykle mówię, najczęściej, bo jak masz coś gotowego i działającego, to chcesz to mieć w grze, a nie wyrzucać i sobie, a poczekamy sobie. Tak? Może odniosę sukces i wtedy sobie użyję w sequelu. Wiadomo, że to też zależy. Ale generalnie to tam indyk to raczej w życiu nie wytnie czegoś, co zrobił do gry. Co jest funkcjonalne i działa, tylko wręcz przeciwnie, będzie próbował jeszcze zrobić więcej, tak? A na pewno nie, ale zdarza się, tak? I tak jest, że siedzisz, wymyślasz rzecz, nawet jakąś w środku, już, wiesz, w zaawansowanym designie, tak? W sensie już produkujesz grę. I ktoś wpada na jakiś pomysł, tak? I czasem ten pomysł jest genialny i wtedy się wszystko wywala do... To jest to, co... Znaczy genialny to akurat nie był, ale nie wiem. Był dobry moim zdaniem, ale to, co zrobiłem w CD Projekcie, czyli przyszedłem i wywaliłem projekt do góry nogami. Tymi słowami, że się nie stracę 45 minut. I wtedy rzeczywiście oni mnie strasznie nie lubili w ogóle, ten team. No, przychodzi typek, który jest dziennikarzem, mówi, że nie, tego tak się nie robi. A ja wiedziałem, że tego tak się nie robi, dlatego że miałem doświadczenie już wtedy. Ja się znam na grach, tak? W sensie to jest jedna z niewielu rzeczy, na których się znam i które rozumiem. Pracowałem w Riocie, grałem w te moby jak popierdzielony wtedy, bo ja wtedy miałem wywalone w 2013 roku. Do 2013 roku miałem rozegrane ponad 4000, 5000 meczów. Ja ci nie odmawiam kwalifikacji, to już jest setkach dni, więc miałem jakby tę wiedzę i wiedziałem, że jak im mówię na przykład, że kamera powinna być zafiksowana w grze mobilnej, a nie odfiksowana i lata, bo to była awantura dzika, że oni chcieli mieć kamerę, którą przesuwasz palcem. Ja mówię, nie w grze mobilnej, gdzie tutaj przesuwam, a tu walczę, jak w ogóle, tak? To możesz, jak masz tu klawiatura, myszka, ale nie tu. No i z perspektywy czasu, jak wygląda Wild Rift? Ma zafiksowaną kamerę, tak? Jak wyglądała, nie wiem, tam to się nazywało, o matko, bo to byli pracownicy Riotu, zresztą za pieniądze chyba ten center robili, to się nazywało taka pierwsza moba, która miała duży, no nieważne, pierwsza mobilna moba, która miała, Vainglory. Vainglory, zafiksowana kamera, no Solstice Arena, na którym ja się wzorowałem wtedy bardzo mocno, to świetna arenówka z Zyngi bodajże. Zafiksowana kamera. Wszystkie te gry miały zafiksowaną kamerę. Ja walczyłem jak wilko, to nie musi być. Na końcu stanęło tak, że mieliśmy kamerę włączaną i wyłączaną. Mogłeś zafiksować i wiesz. Słuchajcie, absolutnie nie odmawiam kompetencji i znajomości gatunków, w których się poruszasz, ale zastanawia mnie, jeżeli chodzi o... Oj! Proszę o twój... A ty masz taki kapelutek troszeczkę jak ci panowie, co tańczą, wielu. Steamboat, tam co wiesz. Ale może jednak nie. Ja rozumiem, bo tutaj faktycznie moglibyśmy nawet na dwa głosy zapewne coś zaśpiewać. Pewnie moglibyśmy. Ale darujemy. Ale darujemy. Widzą to przede wszystkim. No. Natomiast tobie słuchaj odpowiedzi na zgoła podstawowe pytanie, co się stało. Projekt jest niemal gotowy do zwodowania. Tadeusz Zieliński odchodzi. Tadeusz Zieliński, już wytłumaczyłem to na samym początku, kiedy żeśmy zaczęli mówić o kim. No, życie mi się powaliło troszeczkę, no po prostu, no ja jestem... A, czyli nie jest tak, że to symultanicznie po prostu rozgrywało się coś złego z pracą? Tylko... Projekt powstaje, powstaje, więc tam nie było dramy, tak? Jasne. Absolutnie nie było to na bazie konfliktu między mną a firmą i bardzo to chcę zawsze podkreślić, bo tutaj się naprawdę, no,
To była strasznie fajna robota generalnie i fajny team. I bardzo, to jest moje największa, jedna z największych... Wbrew pozorom nie złamał mi się głos, tylko serio mi jakiś glutek tutaj. Aż tak emocjonalny już nie jestem. Pewnie jeszcze z pół roku temu. Nie masz też alergii na ten 3 miesiące projekt. Temu. Ja mam zawsze energię niestety. Do alergię. To mam zawsze. A, alergii. Nie mam dobrze. Alergii. Dementujemy. W każdym razie mówię, no jakby każda rozmowa rekrutacyjna kin powodowała, że ja byłem coraz bardziej przybity i miałem do siebie straszny żal, bo ja jej psułem jej radość, stary. Wiesz, to jest ta rzecz, która mnie w tym najbardziej niszczyła. Ja nie umiałem sobie z tym poradzić, bo się źle czułem, no, bo wiedziałem, że zaraz mi się skończy jakiś etap w moim życiu i już nie wróci. No jej osobisty sukces, jak się przybliża, oddala was to od siebie. Jasne, fatalna sytuacja. Wiesz, no więc to mnie tam wyniszczyło i po prostu i odszedłem, dlatego że byłem zagrożeniem dla projektu. No, jak przez tydzień nie byłem w stanie wstawać rano, wiesz, przed, nie wiem, 14 zejść się zwlec z łóżka. Zwlec, naprawdę. I to ja wiem, że ludzie uważają, że depresja to jest wymyślona choroba, bla, 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 bla. Mam nadzieję, że się przyczynię przynajmniej dla paru osób do odczarowania tego. Ja się nie uważałem nigdy za słabego psychicznie. A to jest taki moment, kiedy po prostu się rozpadasz. Bardzo tak? mnie cieszy, czujesz, że się... zaczynamy o tym mówić no. i zaczyna to być temat publiczny. Faktycznie jest zresztą prowadzona game devowa grupa wsparcia. Też stwierdziłem, że wiesz, no... Jebać nogi, moje ulubione. Polecam wam bardzo, zgooglujcie sobie, aż mi się srać zachciało na YouTubie. Mm-hmm. Cudowny filmik o polskim parkurze, w którym dwóch młodych ludzi z jakiegoś PGR-u wchodzi na dach szkoły i skacze z tego dachu, jak takie worki kartofli spadają właśnie. I gościu staje na tym dachu i to jest moje ulubione hasło takie życiowe. Jak chcesz zrobić coś strasznie głupiego, to stajesz nad tym dachem, na tym dachu, 5 metrów w dół, patrzysz się w dół, mówisz, jebać nogi i skaczesz. No więc właśnie... Mój mózg nie wie, jak ma zareagować na ten niecodzienny Leap of Faith. Ale dobra, słuchaj. To jest Leap of Faith, tylko w polskiej wersji, tak. Skoczyłeś. Pytanie, co nam zostawiasz na sequel w takim razie? Kim teraz Tadeusz Zieliński chce być? Czy kurde, bardziej nie dziennikarzem, wie. Czy bardziej producentem? Nie wie. Czy jeszcze gdzieś nie indziej wie. Się odnajdzie? Nie wie. Też jakby ostatnie pół roku było takim dosyć ciemnym momentem, gdzie się próbowałem. Zobaczymy. No, jakieś tam się teraz zaczynają rzeczy krystalizować. Akurat dzisiaj były dwa spotkania, które coś tam... jakąś stronę mi pchają, właśnie w dwie zupełnie różne. Więc nie wiem. Ja mam tutaj pewnie jeszcze jeden punkt. Tak? Polsat, nie? Jest, słuchaj, my z Radkiem co? Mamy wyjątkową, to już nie chodzi o chemię, to jest, wiesz, wyjątkową przyjaźń, tak? I po Miłoszu nie miałem takiego partnera do duetu autorskiego, teraz mam i wiem, że z Radkiem mamy potencjał robić fajne rzeczy. Czyli rozumiem, że mimo też migracji Radka, bo on teraz też przecież pracuje w programie trzecim Polskiego Radia, zamierzacie dalej być może nie pod szyldem Polsat Games coś robić. Na razie absolutnie pod szyldem Polsat Games. Tu się nic nie zmienia, mamy jeszcze klepnięte FOP-a i bardzo bym chciał współpracować dalej z Polsatem, bo bardzo lubię współpracę. To też pytałeś właśnie, jaka jest różnica. Z całą moją miłością do chłopaków od Rewiutory, oni doskonale wszyscy wiedzieliśmy, myśmy to robili partyzantką, i tego nie odpowiedziałem w końcu na to. Jak zacząłem pracować w Polsacie, to żeśmy zaczęli pracować na super 100% telewizyjnym, profesjonalnym planie. Już nie mówię o studiu, bo studio to nie jest tylko studio. Tak? Studio jest oczywiście super, śliczne, krany, nie krany, wiesz, wodotryski, ale tu chodzi przede wszystkim o zaplecze produkcyjne, o ilość ludzi, którzy przy tym robią. To jest oczywiście, że to znowu, ja tutaj zawsze wspominam Maćka Dąbrowskiego, który kiedyś do mnie przyszedł nagrać jakiś materiał i był jego operator. W pewnym momencie ja ich poprosiłem, że tam może coś doświetlić. Ja przyniosłem jakąś lampę, a ten typek tak mówi, nie, tak wziął żyrandol z sufitu, tak przekręcił i doświetlił Maćka. Ja sobie pomyślałem, produkcja telewizyjna miałaby osobną osobę do przekręcania tego żyrandola, ale z drugiej strony, dlatego produkcja telewizyjna profesjonalna jest profesjonalna i emisyjna, a taka nie jest. No. Natomiast, co jest kolejną fajną rzeczą, po Deja Vu, które było śmiesznym programikiem, ale zupełnie nie w moim żywiole, bo ja nie jestem retro i nie lubię retro, zaczęliśmy robić FOP-ę, która jest, dalej nie oglądam, obejrzałem parę odcinków, stwierdziłem, okej, tu się nie wstydzę, uważam, że to są rozmowy, których się nie muszę wstydzić po prostu, tak, i nie małpuję przy nich, nie przerywam,
co jest moją super wkurzającą cechą, której wiem i z którą walczę, ale to jest cholernie ciężkie. Ja mam taką, wiesz co, bo ja mam, po pierwsze czasem się domyślam, co ktoś chce powiedzieć, więc zaczynam już mu odpowiadać na to, czego on jeszcze nie powiedział. A czasem, i tego się też ostatnio jakby potwierdziłem sobie to, bo zobaczyłem, mam takiego jednego debatanta. Debatant? Mhm. Debatant. Ktoś to, nie ma takiego słowa. Ktoś, kto lubi debatować. Dyskutant. Dyskutant. Może lepiej. No nie, no zawodowy debatant. Jest chyba zgooglujemy sobie. Moim zdaniem jest słowo debatant. Pasuje mi, ono mi się spina w ogóle, że jest. Słuchaj, jeżeli ale nie, dobra, ma, ja znam jeżeli nie typa, ma, to jest to maleńka... Który ma taką... Właśnie to, o tym właśnie mówię. Który jest, on strasznie przerywa. Jak zaczyna rozmawiać o czymś, to ten gościu na przykład potrafi w trzecim słowie gościowi przerwać i powiedzieć nie. I zaczyna mu jakby ten... I on wytłumaczył, czemu to robi. Dlatego, że w tym trzecim słowie ten koleś stawia taką tezę, która unieważnia lub też potencjalnie unieważnia wszystko, co będzie dalej, jeżeli jej nie doprecyzujemy. Jestem. Ja bardzo często przerywam po to, żeby powiedzieć nie, momencik, to jest nieprecyzyjne, weź mi to wytłumacz. Albo no, zwykle to się oczywiście zamienia już w ten. No wiem, założyłem, jak się sygrowałem, że szkoliłeś kadrę sportową. Ale to jest to właśnie, no nie tak, szkoliłem. No. I jakby też dla mnie na tym polega trochę sztuka debaty, tak? Że, bo są różne debaty, są różne formy debaty, są debaty, w których każdy ma swoją ekspozycję, swoje 3 minuty, mówi, potem jest, wiesz, osoba mu odpowiada, potem znowu jest jej jakaś kwestia i tamten odpowiada. To jest taka bardzo strukturyzowana. Ja też bardzo lubię debaty, która jest wolną amerykanką, tak? W sensie, że rozmawiamy i proszę, przegadaj mnie. Mnie się da przegadać. Mnie się da przede wszystkim przekonać argumentami. Ja bardzo jestem podatny na sensowne, logiczne argumenty, jak mi ktoś daje. Ale dopóki ich nie widzę, albo dopóki ktoś na dzień dobry w trzecim zdaniu już stawia błędną tezę, no to... Albo no właśnie, posługuje się nawet terminem ze złego założenia wychodzi. Na przykład. No. Tadeuszu. To ja. Na koniec. Chciałem ci zadać pytanie, które teasowaliśmy, foreshadowowaliśmy od samego początku, a które sam zadawałeś, jak przyznałeś przed chwilą ponad 150 razy. Twoja największa branżowa wtopa. No i jest jedna, którą zawsze pamiętam i strasznie się, nie wiem, czy chcę mówić, o kim dokładnie to było, chociaż to jest w sumie dosyć kluczowe, znaczy, bo to się łączy z osobą, która już nie żyje. I ta osoba wtedy była, dobra, będę mówił tak, każdy się domyśli, o kogo chodziło, kto zna tę osobę i wie, o kim mówi, ale dość powiedzieć, że poszedłem na imprezę firmową, na której stał bardzo ważna osoba, dwie bardzo ważne osoby. Ja do tej jednej z tych osób podszedłem, ona stała o kulach, ja mówię, tak, co się stało wnuszkę? A ta osoba na mnie spojrzała i powiedziała, nóżki nie ma. Ja w tym momencie spojrzałem i nogi rzeczywiście nie było. I to była moja największa wtopa, bo to ja wtedy zaczynałem w ogóle pracę wiem, w tej firmie. Wiesz, o kim mówię i wiesz, o jakiej firmie mówię w tym momencie. Na szczęście obie te osoby wykazały się klasą i poczuciem humoru i jakby nie zrobiły z tego afery, ale co się wtedy spaliłem ze wstydu. Do teraz przepraszam tą drugą osobę. Znaczy ona wie, już wtedy też powiedziała, że jakby no harm done, ale to był mój największy fuck up w życiu i wtedy naprawdę poczułem się przerażająco wtedy źle. Naprawdę wiesz, poczułem jak mi odpływa krew od mózgu, jak mi się lubię biały. Więc to jest moja największa. Jest to mocniejsze nawet. Jest to absolutnie w 100% najlepsza wtopa, jaką słyszałem dotąd, niestety, branżowa. Nikt mnie dotąd nie przebił. Żaden z naszych 156 gości, nawet Koso, który wyświecił jajcami na kacu dyrektora PlayStation, od giereczkowa tego PlayStation, jak się nazywa, PlayStation Games? No ja ci w fopie, Sony Games. Ja ci w fopie sobie nie powiedziałem, boś mi nie dopuścił do drugiej, ale swego czasu zapytałem szefa Lariana o to, czy będą romanse z dziećmi. Ponieważ minorities i minors są bardzo blisko w angielszczyźnie, a ja bym powiedział trzech, to nie jest fopa. Chciał mnie wypierdolić z hotelu, stary. Ale to nie jest fopa. Nie, to nie jest fopa i gościu jest w takim razie ciołkiem, że się nie zorientował, że rozmawia z dziennikarzem, który może nie używa angielskiego jako pierwszego. Nie, wiesz, to problem był inny. 3 dni na E3, ja byłem tak mega wytyrany, że już mi się po prostu wiesz, nie patrzę na oczy. To pytujesz się, to ja myślę natychmiast, are you sure you're talking about children? I już, i wiesz, to a ty cię mówisz, no nie. No więc to w ogóle reakcja typa w ogóle z kosmosu. To w ogóle bardzo nieprofesjonalne zachowanie dewa. Wiesz, dobra, osobna kwestia, bo ja nie chcę sobie przyjmować programu, który jest o tobie. Bardzo dziękuję za tę opa trudną i przede wszystkim za... Wstydliwą strasznie, ale... Wiesz co, jeżeli czegoś bym ci mógł na koniec w ogóle tej rozmowy życzyć, to może nie tego, żeby się fuck-upy nie zdarzały, ale żebyś prezentował to, co przez całą tę rozmowę pobrzmiewa, czyli jakąś... otwartość poznawczą i naukę też pokory w coraz to nowych środowiskach i w coraz to nowych sytuacjach.
Hopefully. Bardzo razy. A teraz dostałem 1456 lajków na Twitchie, więc mi odwaliło i teraz będę w ogóle mogulem. Serduszka tak się robiło? Serduszka się robi w ten sposób. Tak. O kurczę, dobra, będę się musiał chyba jeszcze nauczyć po programie. Bardzo natomiast serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Tadeusz Zieliński. Dziękuję serdecznie.